Dzień dobry. Siódmy dzień października roku Pańskiego i na pewno roku pamiętnego 2023. Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj komentarz refleksyjny, opisowy, eskapistyczny. Zajmiemy się konfliktami rosyjsko-chińskimi i powrócimy do tego słynnego konfliktu na rzece Usuri. Tutaj mogę opowiedzieć popularny żart. O tym, jak zaatakowane traktory odpowiedziały ogniem. Ale proszę Państwa, może nie będę żartował, ten uśmiech wynikał z tego, że ja po prostu cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać. I o tych skomplikowanych właśnie relacjach porozmawiać, które trwają no kilkaset lat, bo to jest walka o Mandżurię zewnętrzną i nie tylko. Powiemy o traktacie nerczyńskim zawartym w 1689 roku, to jest 49 lat po tym, kiedy na Dalekim Wschodzie, jak to mówi się po rosyjsku, pojawili się Rosjanie. Potem była epoka nierównoprawnych traktatów, XX wiek i teraz, kiedy ta sprawa właśnie też niespodziewanie powróciła tych sporów terytorialnych rosyjsko-chińskich, Chiny opublikowały mapę, w którym część tego terytorium, no, które według tej umowy miałoby się znaleźć po stronie rosyjskiej, została na tej oficjalnej mapie Chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawiona jako część terytorium w Chin. To być może Państwo pamiętacie. Teraz możecie zobaczyć jeszcze Państwo taką mapkę. Bo będzie to komentarz z mapkami, z obrazkami, ze zdjęciami. Myślę, że przez to będzie lepiej zilustrowany i dużo bardziej interesujący. To jest ten rodzaj komentarza, który zainaugurowaliśmy tydzień temu, tym komentarzem o Afryce. No i liczę, że Państwu się spodoba. Proszę Państwa, z kilku powodów z kilku powodów jakby postanowiłem ten komentarz nagrać. Część to są powody osobiste. Osobiste, inne to są z powody, powiedziałbym, bardziej takie intelektualne, no jeżeli mówimy o tych osobistych. To w Karbaczu miałem wielką, wielki zaszczyt i przyjemność, wielki honor poprowadzić spotkanie autorskie książki profesora Michała Lubiny, Niedźwiedź w objęciach smoka, profesora Michała Lubiny, którego długo znam. Tą książkę zresztą polecam. Dyskusja wydaje mi się, że była ciekawa, interesująca. Mam nadzieję, że nie tylko dla mnie, jako moderatora i prowadzącego, który tak naprawdę właściwie tylko udzielał głosu. Autorowi i publiczności, ale to już zwróciło moją uwagę, jakby na ten temat. Po drugie, proszę Państwa, no jestem zwolennikiem tego nurtu eskapistycznego jakiegoś czasu, czyli ucieczki od tej niezwykle emocjonalnej, postpolitycznej debaty, jaka. Toczy się w Polsce w debata różnego rodzaju opowieści, narracji. Troszkę czasami przypomina to, no, no, coś innego w każdym razie, co ja chciałbym tutaj zaprezentować dzisiaj. Właśnie tutaj ucieczka od tych wyborów, bieżących spraw, których moim zdaniem się komentować na serio. Nie da. Przynajmniej może nie teraz, ale sądzę, że jeszcze przez kolejnych kilka miesięcy też będzie to bardzo, bardzo trudne. To jest taki, powiedziałbym, powód bardziej poznawczy, intelektualny. Do tego, proszę Państwa, znowu przeplatam to tymi powodami osobistymi. Prowadziłem przez długi czas zajęcia na uniwersytecie. I to były właśnie takie wykłady 45-minutowe albo dwa razy 45 minut. I postanowiłem, że taki format też odtworzę na YouTube, no o ile oczywiście Państwu będzie się to podobać, bo obecnie na żadnej uczelni nie pracuję, chociaż prowadzę wiele kursów czy programów edukacyjnych. No i może to jest taka forma właśnie takiego digitalnego uniwersytetu. Jeżeli jeszcze Państwo zechcielibyście go wesprzeć, to byłoby wspaniale. Albo jeżeli w ogóle zechcecie słuchać tych, tych wykładów właśnie na takie Tematy. Czwarty powód, proszę Państwa, sprawa jest zapomniana, no nie jest jakby nagłośniana, to są dosyć świeże sprawy, bo to jest 1969 rok ten konflikt na rzece, na rzece, na rzece Usuri. Ale właściwie mam wrażenie, że jakby w Polsce wszyscy o nim zapomnieli i w ogóle się o nim nie dyskutuje, zupełnie tak, jakbyśmy żyli w PRL-u. No, w PRL-u było to jakby dla mnie zupełnie zrozumiałe w tamtych realiach geopolitycznych, że o tej sprawie się nie dyskutuje, że jest to temat tabu. Ale dlaczego nie dyskutuje się teraz? No, to dla mnie jest sprawa trochę zadziwiająca i z tego powodu też postanowiłem tą kwestię poruszyć. I wreszcie, proszę Państwa, jak to się mówi w języku polskim współczesnym, last but not least, Gra imperiów, proszę państwa, no to jest rozgrywka. To jest rozgrywka dynamiczna i trochę chciałbym tutaj przeciwstawić ją, przed ten sposób myślenia, który jest mi bliski, czyli postrzegania polityki międzynarodowej jako pewnego rodzaju gry, gry złożonej i gry dynamicznej. I tą wizję, tą perspektywę chciałbym przeciwstawić polskiej szkole geopolityki imienia Franka Dolasa, która to właśnie polska szkoła geopolityki imienia Franka Dolasa. Lasa no generalnie opiera się na innych założeniach. No po pierwsze ten zbiorowy Franek Dola z Polski no to generalnie o wszystkim jest najlepiej poinformowany, wszystko wie, no musi znosić jakieś dziwne świadczenia amatorów z Niemiec, z Francji, no już nie mówię tutaj o Chinach czy Indusach. Generalnie jest to człowiek wszechmocny na no zasadzie podtrzymaj mi piwo, a ja ci wytłumaczę w jaki sposób Chińczycy zdominują Syberię i w ogóle zasiedlą ją Odłączą te terytoria od Federacji Rosyjskiej. No więc, proszę Państwa, jakby celem tych naszych spotkań, czy tych wykładów, które zamierzam tutaj nagrywać, jest jakby pójście troszkę pod pląd dominującej właśnie szkoły geopolityki Mienia Franka Dolasa, która wszystko widzi w sposób bardzo prosty. To są proste sojusze, bloki. To właściwie ta polityka międzynarodowa jest, można by powiedzieć, że nieruchoma. Nie ma żadnych przesunięć i niewiele się zmienia i wszystko jest łatwe. No a potem, proszę Państwa, okazuje się, no, czasami są niespodzianki, tak jak w przypadku Ukrainy. Wydaje się, że, że jednak doszło do pewnego rodzaju niespodzianek. Ta szkoła, wydaje mi się, nie do końca się sprawdziła. Ale Ukrainę może już zostawmy dzisiaj w spokoju. Proszę Państwa... Ja, oczywiście, chciałbym Państwu i powinienem od tego zaczynać, ale tutaj część z Państwa się denerwuje: do dlaczego Pan tak przynudza na początku, i dziękuję. Ale chciałem Państwu podziękować, od tego powinienem zacząć. I tutaj też będę bardzo wyjątkowo wdzięczny za to wsparcie. Wsparcie które otrzymuje z całego świata, z całej Europy, z całej Polski. Też przede wszystkim jest to wsparcie, które otrzymuje na różne sposoby. Nie tylko są to przelewy poprzez Patronite, YouTube, czy, czy, czy te przelewy tradycyjne, ale też to jest zrozumienie tej formuły geopolitycznego stand-upu. I tu będę też wdzięczył za zrozumienie tej, tej formuły, właśnie tych takich wykładów, tych takich spotkań, komentarzy pogłębionych. Będę wdzięczny za wsparcie, bo chcę uzyskać od Państwa coś w rodzaju takiej blokady, protezy. Antyalgorytmicznej, żebym mógł skupiać się na tego typu tematach, jeżeli Państwo pomożecie z Bożą i, i Państwa pomocą, e, wtedy mogę skupiać się na tych tematach bardziej pogłębionych i nie muszę się zajmować Władimirem Putinem, Aleksandrem Łukaszenko, czy nie wiem, no, prominentnymi przedstawicielami świata demokratycznego, jak premierem morawieckim, bo to wywołuje emocje, to ściąga tą oglądalność, a ja może właśnie chciałbym tutaj pójść trochę pod prąd, nie tylko Franka Dolasa, ale tych głównych trendów, znaczy Franka Dolasa, nic nie ja do Franka Dolasa, żeby to nie było, że to jest jakaś obsesja na punkcie Franka Dolasa czy Władimira Putina, no w, ale chciałbym pójść trochę pod prąd i troszkę zająć się innymi tematami, jeżeli Państwa one interesują. No dzisiaj będzie właśnie mało o Putinie, jeżeli w ogóle cokolwiek, a to oznacza mniejsze emocje, mniejsze zasięgi, mniejszą publiczność i dlatego właśnie oczy, no, chciałbym Proszę o to wsparcie. Państwo, żebyście pomogli mi nagrywać takie komentarze. Więcej w ogóle tego jest na azjatyckim wieku i na tych seminariach, które organizuję. To serdecznie zapraszam. Linki zostawiam. No, jeśli to się będzie podobać, czy jeśli uda mi się uzyskać od Państwa tą protezę antyalgorytmiczną no to będziemy kontynuować te komentarze. Może będzie się podobać na przykład bardzo małej grupie osób, nie uzyskam jakby tej protezy, będzie się podobać bardzo małej grupie osób, no to nie, wiem, może przyniosę to na Paywall albo, albo dla wspierających na Patronite, którzy będą otrzymywać ekstra treści w postaci takich komentarzy. No niemniej jednak jest tutaj potrzeba. Będę Państwu bardzo wdzięczny E, za pozytywną reakcję, za życzliwość i za wsparcie właśnie tej idei stworzenia protezy antyalgorytmicznej, aby można było nagrywać takie komentarze. I już ostatnia rzecz, o którą chciałbym Was prosić, to certyfikat Człowieczeństwa 2.0. Jeżeli nie jesteście armią botów, nie jesteście sztuczną inteligencją, ani jakąś e, 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 no bandą troli po prostu to, e, no to będę wdzięczny za jakiś komentarz plus czy minus. To nie jedyne, co chciałbym, e, co Chciałbym zobaczyć, ale może jakieś ciekawe pytania i komentarze, bo naprawdę macie Państwo przemyślenia i też myślę, że część z was pamięta jeszcze być może te czasy właśnie tego konfliktu w 1969 roku, jak to wyglądało w Polsce. Ale proszę Państwa, zacznijmy, może od samego początku, jak to się wszystko stało i co się w ogóle stało. Tutaj widzicie Państwo mapkę. No, dziwna sprawa, proszę Państwa, bo ten czerwony obszar. To są sporne terytoria. Długo to trwało, podzielono ostatecznie tą wyspę na pół, podzielono tą wyspę na pół, ona jakby styka się wręcz z Chabarowskiem, to jest duże miasto w tej, w tej azjatyckiej części Rosji, na rosyjskiej Syberii. I teraz Chińczycy opublikowali tą tę mapę, w której po prostu cała ta wyspa została opublikowana jako terytorium. Jako terytorium Chin. I wydarzyła się dziwna sprawa, bo Rosja przez długi czas, czy oficjalne stanowisko rosyjskie, no, nie było publikowane. Rosja nie reagowała na te mapy. Te mapy, właśnie, które włączyły część terytoriów do Chin, właśnie to balszoyusyryjski astrof, usyryjski astrof, usyryjski dao, Hejsiadze dao, czyli no, w, można powiedzieć Balszaj-Usyryjski Balszaj astrof Wielka Wyspa Usyryjska, a po chińsku Wyspa Czarnego Niedźwiedzia. I, I to jest spór, który trwa tak na dobrą sprawę od XIX wieku między Moskwą a Pekinem. Wydawało się, że on został zakończony na początku XXI wieku, a w, ostatecznie w 2008 Roku, a tymczasem pojawiły się takie mapy. Co ciekawe, państwa, możemy domniemywać, że była to celowa taktyka Pekinu, który opublikował mapy spornych terytoriów, które na tej mapie włączył w skład swojego państwa również sporne terytoria z Indiami. Z Malezją i z Filipinami. No ale tak się, no, oczywiście, jeszcze jest kwestia Tajwanu, ale jego status i relacje z Pekinem to już zupełnie inna historia, temat na zupełnie inną dyskusję. I wszystkie te podmioty, jakby zareagowały bardzo żywiołowo, od razu zaczęto wysłano protesty, najszybciej Indie, potem, potem Filipiny oczywiście, potem po pewnym namyśle Malezja, a Rosja milczała. Rosja milczała i to było zastanawiające, więc zobaczyłem o co tutaj chodzi, przejrzałem nawet rosyjskie media, no i tam głos zabrał w tej sprawie profesor Wasili Kaszyn z Moskiewskiej Wyższej Szkoły Gospodarczej, który stwierdził, że to była taka techniczna a szybka, że to była no, techniczna pomyłka po prostu, tam się coś po prostu może źle wydrukowało, Grafikowi się obsunęła myszka, no po prostu techniczna pomyłka. Wypowiedział się ta w tej sprawie również z tego, co widziałem w mediach i w internecie, współpracownik Instytutu Badań nad Wschodem Rosyjskiej Akademii Nauk, profesor Andrzej Ostrowski. No, który co ciekawe, bo myślę, że w takim kraju jak Rosja, to jest to chyba ciekawe zjawisko, że publicznie dziwił się brakiem oficjalnej reakcji rosyjskiego MSZ-u. No dobra, może zostawmy te żarty. Dziwił się publicznie temu. No i, i teraz no pytanie, czy ta publikacja tej mapy jeszcze bardziej nie skomplikuje relacji Chin z sąsiadami, no przede wszystkim z Indiami. Myślę, że to było takie testowanie, kto i jak szybko zareaguje. I dlaczego, ale właściwie, okej, okay, no w przypadku Indii czy Filipin to możemy zrozumieć. Drażnienie Malezji. No nie wiem, no uznano, że też może trzeba Malezję przetestować, ale czemu Federację Rosyjską? Jaki tutaj, jaki, jaki tutaj był powód? No bo akurat było to w czasie, kiedy Rosjanie, gdyby nigdy nic, zgodzili się na wspólną misję kosmiczną z Amerykanami i z Europejską Agencją Kosmiczną. Po prostu wysłano tam kosmonautę rosyjskiego, który wziął udział w tej misji japońsko-europejsko-amerykańskiej. Kosmonauta zresztą urodzony w Smoleńsku, żeby było ciekawiej. I to mogło zdenerwować trochę Chińczyków, którzy mogli dojść do wniosku, że może warto też przetestować Rosję albo Wyśleć taki sygnał, że skoro wy latacie sobie w kosmos z Amerykanami i Europejczykami, i Japończykami, no to my pokażemy, że nie wszystkie tutaj że, że nie, że nie wszystkie tutaj sprawy są stuprocentowo jeszcze może rozwiązane. Że nie możecie być tak stuprocentowo wszystkiego pewni. No nie wiem, to są spekulacje, proszę Państwa. Myślę, na głos może zdecydowały zupełnie inne powody, a może po prostu rację ma profesor Kaszyn, który stwierdził, że po prostu to była techniczna pomyłka i komuś tam się omsknęła myszka. No ale proszę Państwa. Głos zabrała po kilku dniach jednak rzeczniczka, rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u, czyli pani Maria Zacharowa, no, która wydała oświadczenie w, w sprawie nowej mapy Chin, właśnie z której wynikało, że Wielka Wyspa usyryjska. Czyli ten Balszoj usylijski, Astrof i Hejsiadze Dao, już w całości znajduje się pod jurysdykcją Pekinu, a nie jest podzielona między Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową. Ona wydała takie oświadczenie, może jeszcze raz tutaj sobie tą mapę zamieścimy. Ona wydała takie oświadczenie, że, że Rosja i Chiny wielokrotnie potwierdzały brak wzajemnych roszczeń terytorialnych. No, i w ogóle nie ma sprawy. Czyli Rosja, jakby stwierdziła, słuchajcie, my mamy teraz ważniejsze problemy w tej europejskiej części. My się teraz nie będziemy zajmować jakimś kawałkiem wysepki w okolicach Chabarowska, która gdzieś tam się znalazła na jakiejś mapie oficjalnej, mapie chińskiego MSZ-u, Teraz to nie jest, nie jest czas. No i teraz pytanie jest: kilka pojawia się tutaj pytań. Zanim cofniemy się w ogóle do samej genezy tego sporu, czy to oznacza rezygnację Rosji z tego niewielkiego terytorium na rzecz Chin? No, czy, czy to otwiera jakieś pole teraz do, do tych negocjacji czy rozmów? I czy, czy działając w ten sposób, też Pekin no, nie doprowadzi do jakiegoś niekorzystnego zbliżenia Moskwy i Europy? A może nawet całego zachodu, no bo jeżeli Pekin w taki sposób, no gdzieś tam włącza te terytoria w obszar swojego państwa, no to być może Rosjanie teraz w Moskwie, no, czy pewnie już oni myślą od jakiegoś czasu, ale teraz może zaczną myśleć bardziej intensywnie, że to może być niebezpiecznie, albo właśnie, no czy też, no, może teraz, wiedząc, Chińczycy, wiedząc, że Rosja ma małe pole manewru, no bo. Przetestowali Rosję i Rosja udzieliła takiej niezdecydowanej e, odpowiedzi, czy znaczy długo się zastanawiała. A na końcu powiedziała, że to jest, że właściwie nie ma sprawy, że właściwie tutaj Maria Zacharowa i rosyjski MSZ poszedł tropem profesora Kaszyna, no, który stwierdził jako pierwszy, że to jest po prostu techniczna, techniczna po prostu pomyłka, a szybka. No, Rosjanie twierdzą, że teraz wiedząc, Chińczycy wiedzą, że Rosjanie mają małe pole manewru, no to będą. Będą teraz mocniej naciskać, no bo skoro wyczuli teraz ten moment, że można mocniej, że można bardziej, no to będą teraz może właśnie powracać do tych dawniej nierozwiązanych problemów. Zwłaszcza, że no, tu jest kwestia Tajwanu, kwestia tak zwanej integralności terytorialnej, kwestia tego, że Chiny przecież też nie uznały aneksji Krymu może teraz na przykład powróci kwestia integralności terytorialnej, która jest tutaj przedefiniowana i będzie inaczej rozumiana. Może właśnie te terytoria również tej Manżurii zewnętrznej, nie tylko ten kawałek wyspy, bo tam jest, za chwilę o tym powiemy, trochę więcej tych, tych terytoriów. No i teraz, no a może proszę Państwa, może uważacie też, że cały ten komentarz nie ma sensu, chociaż ja uważam, że ma sens, bo będzie ciekawy, no ale że to jest nic nieznaczący skrawek terytoriów, nic nieznacząca sprawa. Która nie będzie miała, bo nie może mieć żadnego wpływu na niezwykle silny i stabilny, zresztą co chwila odnawiany e, strategiczny sojusz Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej. Już był tylokrotnie pogłębiony, że ja nie wiem, czy tam w ogóle wystarczy w, tym, w tej usuri i w tym amurze, e, czy wystarczy, proszę Państwa, głębokości, żeby go, bo już, już tyle, tylokrotnie go pogłębiono e, i w takim razie może zajmujemy się to jakąś niewielką, nieistotną sprawą. E, no ale proszę Państwa, przejdźmy. Cofnijmy się do roku 1640. I teraz Państwo widzicie tą mapę. Widzicie mapę, i pojawiają się Rosjanie. Proszę Państwa, pojawiają się w obszarze rzeki Amuru. W basenie, jak to mówi się po, Amery po, po amerykańsku czy po angielsku, w basenie Amuru, pojawia się tutaj Rosja. 1640 rok to jest jeszcze wcale nie tak dawno, nie tak długi czas upłynął od interwencji w ogóle polskich magnatów w Moskwie, którzy wtedy jeździli z Dymitynami i samozwańcami, może w przyszłości. Nie wiem, może będą wszyscy jeździć z prigożynami, jakimiś do Moskwy samozwańcami. Okaże się, że prigożyn żyje i będzie na czele jakiejś ekspedycji tam jeździł. Nie wiadomo, no ale Rosja się z tej ciężkiej sytuacji. W jakiej się znalazła, naciskana przez Rzeczpospolitą i te prywatne armie magnatów, które urządzały te dymitriady. Moskwa się pozbierała, no i w 1640 roku dotarła do tego obszaru, który Państwo tutaj widzicie, a to oznacza, że zetknęła się z cesarstwem, które chwilę potem zostało ustanowione w tamtym, w, tamtym, w tamtym regionie. I teraz proszę Państwa, o co szła gra? No właśnie, o to szła gra o ten żółty tutaj obszar. Widzicie Państwo napisy, napisy tych, no, zaznaczone miasta, które powstały na tym obszarze. Część to są miasta chińskie, takie jak Herbin, ale jest i Chabarowsk, wspomniany właśnie tam, gdzie Usuri się spotyka z Amurem. Właśnie to jest ta granica, no mamy Władywostok. I ja Państwu za chwilę tą historię opowiem, jak, jak się rozegrała ta rywalizacja między tymi dwoma imperiami, jakim się stała Moskwa. Chwilę potem, bo jeszcze w 1640 roku, no to, to był kraj który dopiero co uciekł spod topora, spod tych, jakby zakończył smutę i ten okres dymitriat tych interwencji zbrojnych, czy jakbyśmy powiedzieli współczesnym językiem ingerencji w sprawy wewnętrzne. Innych krajów, albo nawet w przypadku Rzeczpospolitej, troszkę nawet nie był kraj, tylko jakieś poszczególne grupy z innych krajów, właśnie czy z Rzeczpospolitej. No i stała się Rosja mocarstwem. W, zaczęła nim być w czasach rządu Piotra I oczywiście. I problem tutaj w tych relacjach z Chinami, z tym pojawieniem się Rosjan, polegał na tym, problem. To się stało problemem, ale pewien paradoks polegał na tym, że były to tereny, tutaj jeszcze cały czas Państwo tę mapę, mapę widzicie, to, to były tereny, z których jakby wywodziła się nowa dynastia chińska, bo to byli manżurowie, to była Mandżuria i Rosjanie pojawili się w bezpośrednim sąsiedztwie no ich, takiej ziemi ojczystej, hajmatu, po prostu klanu ai sin który rządził z którego się Chinami, rządził cesarstwem Qingowskim. Oni ustanowili nową dynastię w Chinach w 1644 roku. To była dynastia Qing. I wywodzili się właśnie z manchurii. i tutaj w ich bezpośrednim sąsiedztwie no, zaczęli się pojawiać e, no, Rosjanie. E, Rosjanie. I to nie podobało się, nie podobało się Mandżurom, którzy objęli władzę w Chinach, bo tu już nie mówimy o relacjach może nawet chińsko-rosyjskich, mandżursko mandżursko-rosyjskich, i ci mandżurowie w 1685 roku no, doprowadzili do tego, że Rosjanie z tej, z tej jakby z tego terytorium zostali wyparci, zostali wyparci. Doszło tam do kilku potyczek w, 1860, w 1685 roku pod Albazin. Wtedy rząd cingowski wysłał dwa listy do cara. Co ciekawe, cesarstwo cingowskie zdecydowało się użyć jako języka łaciny i zaproponowali po prostu pokój na takich warunkach, wszyscy, wszyscy, wszystkie mocarstwa, wszystkie imperia, w ogóle wszyscy chcą pokoju, tylko na określonych warunkach. I te warunki w tym wypadku oznaczały, że Rosjanie mają opuścić po prostu okolice Amuru. No i teraz Rosjanie, którzy już tam się zaczęli instalować, wiedząc, że ten Amur nie będzie możliwy do, do, do obrony, zajęci też w ogóle innymi sprawami na zachodzie w tym czasie, 1685 rok to jest dwa lata po wiktorii wiedeńskiej w Europie mieliśmy tak, tam były jeszcze konflikty, jak rozumiem, z Turcją. No to ten rząd rosyjski zdecydował, znaczy wiedząc, że nie będzie w stanie tego amuru obronić. Wysłał, proszę Państwa, Fiodora Gołowina. Fiodora Gołowina jako specjalnego pełnomocnika. Tutaj Państwo możecie Fiodora Gołowina zobaczyć. Fiodor Gołowin. No, szczerze mówiąc, już widać, że nie wyglądał na rosyjskiego, na ruskiego bojara. To są reformy Piotra I, więc troszkę się jakby wszyscy nosili po europejsku. I ten Gołowin opuszcza Moskwę w styczniu 1686 roku z ekipą 500 strzelców i Dojeżdża do Selegińska, to jest niedaleko jeziora Bajkalskiego. No, swoją drogą długo trwała ta podróż, bo aż półtora roku w tym Selegińsku. Znalazł się w 1687 roku i tam stamtąd wysłał kurierów do, na dwór cesarski. Było już postanowione, że właśnie spotkają się w Selegińsku w 1688 roku. No, dzisiaj to wszystko szybciej idzie mailami, jednak, a wtedy. Czy nawet można zrobić jakąś wirtualną konferencję, więc troszkę przyspieszyła ta polityka międzynarodowa. No i miało dojść do tego spotkania w 1688 roku. Czyli najpierw półtora roku jechał po prostu na Bajkał, no potem miał zaczekać, ale okazało się, że te wszystkie plany spaliły na panewce, bo ojraci, czyli zachodni Mongołowie, zaatakowali wschodnich Mongołów, czy tą wschodnią część Mongolii, no i ten obszar między. Między Selegińskiem a Pekinem został zdestabilizowany, no i to oznaczało opóźnienie tych negocjacji, a żeby właśnie nie wchodzić już w jakieś konflikty tam między tym obszarem między Selegińskim a Pekinem, no to Gołowin po prostu sam przejechał, zdecydował się przejechać do Narczyńska. No i zgodzono się, że tam do tych rozmów, do tych rozmów dojdzie. Teraz Państwo widzicie, widzicie mapę, w którym miejscu w ogóle ten Nerczyńsk się, się znajduje, jak wyglądała ta marszruta właśnie Fiodora Gołowina, jak on tam się przedostawał. No i w 1689 roku pod koniec, pod koniec sierpnia, dochodzi do podpisania tego paktu między Rosjanami a Cesarstwem czingowskim, ówczesnymi Chińczykami, jak się powiedzieli, i e, Paktum Nerciae, Paktum Nerciae po łacinie, e, po rosyjsku Nerciński Dagawor, Nerciński Dagawor, e, po chińsku Nibuczu Tiaoje, Nibuczu Tiaoje, Tiaoje, no i po mandżursku, ale to już wybaczcie Państwo, tego nie jestem w stanie, jestem w stanie wymówić. Języki były, języki były cztery, jak rozumiem, właśnie łaciński, rosyjski, mandzurski i chiński. I było to pierwsze porozumienie w sprawie no, regulacji spornej granicy w regionie Amuru, te rozmowy trwały od końca sierpnia, zdaje się, do, do, pierwszego, do końca pierwszego tygodnia września, ale trakt, jako historycy, jako datę podpisania traktatu uważała 27 sierpnia i sporządzono ten traktat w imieniu Cara Piotra I i cesarza Kansi. I proszę Państwa, byli to przy pomocy tłumaczy mongolskich ze strony rosyjskiej i jezuickich misjonarzy ze strony chińskiej. I tutaj akcenty polskie się pojawiają, chociaż po stronie rosyjskiej, ale i po stronie chińskiej też. No, po stronie rosyjskiej jednym z tłumaczy łaciny był Polak nazwany Andrzej Białobocki. Nie wiem, czy, czy to była jakaś postać ciekawa na pewno postać, jaką się w Rosji znalazł, czy był duchownym, no ale to łacinę znał i dla Rosjan tłumaczył. Chyba musiał nieźle ją znać, skoro opracował skoro, skoro łacińską wersję traktatu. I po drugiej stronie, czyli po stronie chińskiej, byli Jean François Gerbillon, rozumiem, że duchowni Jean François Gerbillon i Tomas Pereira. Tomas Pereira, być może daleka rodzina Samuela Pereira z TVP Info. Ale tego już no, nie dam rady sprawdzić. No w każdym razie to oni opracowywali tą łacińską wersję, ale poza tym to był jeszcze rosyjski, mandżurski. I chiński. No i proszę Państwa, po podpisaniu tego porozumienia, generalnie może nawet kiedyś zrobię o tym, jeżeli będziecie Państwo chcieli oddzielny, oddzielny program, jak to wszystko wyglądało w tamtej azjatyckiej części Rosji w tamtym czasie. Jest to 1389 rok. Rosja przechodzi poprzez reformy, właśnie Piotra Wielkiego, i to jest początek potęgi tego kraju. Zresztą szybko odczujemy. Po drugiej stronie Eurazji, właśnie w Polsce, chociażby sejm niemy w 1719 roku, który szacuje się, że to już 30 lat później, właściwie Polska staje się protektoratem rosyjskim. Porażkę ponosi ta dynastia saska, średnio udana Unia z Saksonią, chociaż ona miała swoje dobre strony, więc po drugiej stronie Eurazji Rosja jakby kruszy tą potęgę Rzeczpospolitej, a tutaj z Chinami się układa i reguluje, reguluje stosunki poprzez ten traktat nerczyński, co nie zmienia faktu, właśnie celowo tutaj wspominam o drugiej stronie Eurazji czy o Polski, żeby pokazać, że Rosja zaczyna być stroną dominującą, znaczy w tych relacjach także z Cesarstwem Czingowskim, jeszcze XVIII wiek i jeden traktat, tam podpisano, który doprecyzował czy regulował pewne istotne kwestie, ale tak na pewno sprawę w XIX wieku Chiny zaczynają przeżywać wielki kryzys, czy też Cesarstwo Qingowskie zaczyna przeżywać wielki kryzys, potęga Rosji wzrasta i XIX wiek to są nowe traktaty, to są nowe traktaty, a jak Państwo na pewno pamiętacie jak Państwo pamiętacie, XIX wiek, bo często o tym wspominam, i to ma też duże znaczenie dla współczesnej polityki międzynarodowej, którą prowadzą Chiny, XIX wiek jest postrzegany w Chinach jako pewnego rodzaju trauma, jako okres hańby i upokorzenia. Okres hańby i upokorzenia, do którego również przyczyniła się carska Rosja w tamtym czasie, biorąc udział w tym koncercie mocarstw, które kroiły Chiny, może nie rozbierały, tak jak Rzeczpospolitą, Zebrano na kilka kawałków, ale krojono te Chiny w tamtym czasie, czy wykrajano sobie nie tylko strefy eksterytorialne w chińskich miastach, uzyskiwano przywileje, ale uzyskiwano też właśnie nierównoprawne traktaty. Mowa tu przede wszystkim o Wielkiej Brytanii, Francji, ale również i Rosji, do której później dołączyła Japonia. No, pojawiły się też Stany Zjednoczone, pojawiły się też na, w Niemcy, Włochy, by nawet i Austro-Węgry w ograniczonym zakresie później. No, tutaj akurat przy powstaniu bokserów, bo czy tam Austro-Węgry miały jakieś większe interesy w Chinach, to to, to to raczej skala tego była niewielka. No, ale w każdym razie Rosja była jednym z tych znaczących krajów, które w XIX wieku no, realizowały tą politykę imperialną, i to jest, pamiętajmy o tym, że w Chinach bardzo ważny, bardzo ważny. Bardzo ważny element. Proszę, Państwa, teraz widzicie Państwo tą mapkę, bo to będzie teraz punkt wyjścia do dalszych rozważań. Mapka po traktacie Nerczyńskim, jakie ziemie, tej Mandżurii zachodniej miały się znaleźć, miały się znaleźć po stronie. Cesarstwa Cingowskiego. Jeszcze raz podkreślę, że mówimy tu o Mandżurii, która w, no, była ojczyzną tej dynastii cingowskiej, więc no, dynastia cingowska, Cesarstwo Cingowskie czuło się z tymi terenami bardzo związane, ale Rosjanie dokonali w sprytny sposób aneksji tych terytoriów poprzez właśnie nierównoplane traktaty, do której za chwilę przejdziemy i tutaj na Beżowo widzicie państwo to co zostało uzyskane zaraz muszę, ja, ja nie zbyt dobrze to widzę tak w 1858 roku w Algunie. A w 1860 roku nadmorski kraj, czy primorski kraj yy, i Władywostok, chociażby to miejsce, w którym dzisiaj Władywostok jest stolicą tego regionu, to w 1860 60, yy, 60 roku. Yy, yy, yy. I, I to są terytoria, no, które, które w XIX wieku odpadły od cesarstwa Cingowskiego i zostały przejęte przez, przez Cara Rosyjskiego. Nie były one jakoś szczególnie gęsto zaludnione. No ale właściwie można powiedzieć, że do dzisiaj w skład już tego nowego państwa chińskiego, które się w Unii nie wróciło, co było przybytem wielu sporów i dyskusji, do których jeszcze przejdziemy. Ale zanim to nastąpi, to właśnie cała ta sprawa aneksji terytorialnych wiąże się z postacią Mikołaja Mikołowicza-Murawiowa, którego widzicie Państwo na zdjęciu i to jest bardzo ciekawa historia, bo Mikołaj Mikołajewicz, Murawiow w latach 1828 29 jako młodych chłopak, jak rozumiem, wtedy brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej, a później w tłumieniu Powstania Listopadowego. I to już może jest, no, muszę to powiedzieć z polskiego punktu widzenia, mniej ciekawa historia: no, bo co może być ciekawego w tłumieniu powstania polskich patriotów, no, przynajmniej z polskiego punktu widzenia, tych krewkich polskich młodych oficerów, którzy to powstanie wywołali, ale to. Troszkę odbiło się czkawką Nikołajowi Nikołajowiczowi Murawiowowi, bo po tej interwencji, po stłumieniu tego powstaje, ciekaw jestem, czy starł się tam na, na polach, w okopach woli z generałem Sowińskim. No w każdym razie po, po, po tej kampanii zrezygnował na kilka lat i w latach 40. XIX wieku, już ostatecznie zrezygnował z kariery wojskowej i przeszedł do cywila. I chyba nie była to. Przynajmniej z jego punktu widzenia najgorsza decyzja, bo zapisał się w historii Rosji przede wszystkim jako gubernator wschodniej Syberii, którym został w 1847 roku i z sukcesami rosyfikował tą wschodnią Syberię. Tak to się nazywało, to była Syberia Wschodnia, więc jeżeli jest wschodnia Syberia, no to musiał mieć do czynienia z Chinami, o czym za chwilę powiemy. Ale. To, co udawało mu się z sukcesami tam przeprowadzać, to wprowadzenie na przykład języka rosyjskiego do szkół i nauczanie tego rosyjskiego miejscowych ludów, a także wprowadzanie prawosławia i w ogóle religii. On wspierał różnego rodzaju kulty szamanistyczne i buddyjskie. I prawosławie, co ciekawe, no stwierdzą, że, że to działa na korzyść, na korzyść imperium i wykorzystał, proszę Państwa, także słabość Chin, które były, to była druga wojna opiumowa atakowane były Chiny przez Francję i Wielką Brytanię. I tutaj nawet dostał taką instrukcję od cara, żeby też jakby tą sytuację wykorzystać, i właśnie on doprowadził do tych dwóch nierównoprawnych traktatów w, w Aigun w 1858 roku i w Pekinie. Możecie Państwo jeszcze raz zobaczyć, które to terytoria odpadły. Właśnie od cesarstwa Cingowskiego w wyniku tych traktatów, najpierw na beżowo 1858 Aigun i 1860 na czerwono Pekin i kraj nadmorski, primorski kraj, no to jest ten, który na czerwono, który do dzisiaj znajduje się w granicach Federacji Rosyjskiej ze stolicą, a stolicą tego regionu jest Władywostok. Ciekawa sprawa w ogóle z tym Morawiowem, bo w 1861 roku ustąpił ze stanowiska gubernatora wschodniej Syberii, zdaje się, że on lansował koncepcję, że należy tą Syberię podzielić na na, na, na dwie części to jest taka ogromna prowincja. I proszę państwa, wszedł skład Rady Państwa, więc jakby doceniono jego zasługi, ale w 1868 roku przeprowadził się dokąd państwa, przeprowadził się do Paryża. Gaspada je w, w Paryzie. Jak, jak to w, no, omawiano na jednym filmie. No i jednym z nich, jednym z nich został. E, został właśnie Mikołaj Nikolajewicz Murawiow, e, który w ogóle przyjeżdżał do Rosji, co jakiś czas tam Rosję odwiedzał zakładam, że musiał przejeżdżać przez te obszary wtedy to już chyba prywizjańskiego kraju. E, brał udział w tych obradach Rady Państwa, zmarł w 1881 roku. No sprawdzie co go tak do tego Paryża ściągnęło. Człowiek, który jest gubernatorem w Syberii Wschodniej, kolonizuje te tereny, przyłącza je do Imperium Rosyjskiego. Zajmuje mu to 14 lat. Jego koncepcja czy odnosi sukcesy jakieś, bo wyrywa te ziemie Cesarstwu Cingowskiemu, wyrywa to Chinom, wykorzystuje słabość Chin w tamtym czasie ale upada jego koncepcja właśnie podziału Syberii na dwie części, rezygnuje z tego stanowiska po 14 latach we wschodniej Syberii potem 14 lat, już ostatnie 14 lat życia spędza w Paryżu. Dlaczego tak się stało? No, przyczyna prezesa jest taka, że jego żona była francuską. Jego żona była francuską, i tak to się znalać na 14 lat swojego życia. Żona zresztą zmarła 17 lat później, o ile dobrze pamiętnie, 16, w 1897 roku w Paryżu zmarła jego, jego małżonka. No, życiorys w każdym ciekawe, ale o Murawiowie nie będziemy mówić. I zresztą, proszę Państwa, nie należy go mylić z tym innym Murawiowem, który akurat w Rzeczpospolitej, to mówię o Litwie szczególnie, no, zapisał się dużo gorzej jako wieszatiel, no, człowiek, który w, by, by tłumił no, już nie powstanie listopadowe, jak Nikołaj Nikołajewicz, tylko um, on już tłumił powstanie styczniowe, ale to jest zupełnie inna postać. Natomiast wróćmy do Azji, e, proszę Państwa, i tej Rosy azjatyckiej części Rosji. E, w 1911 roku upada, Cesarstwo chińskie, to cesarstwo cingowskie, które było przez tą Rosję okrajane, któremu to cesarstwo, pomimo tego traktatu nerczyńskiego, no zabrano te terytoria Manchurii zewnętrznej, to cesarstwo upada, i wtedy te relacje rosyjsko-wtedy już radziecko za chwilę, za chwilę to już było radziecko-chińskie są w miarę dobre, można by powiedzieć, bo Powstaje Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który jest zainteresowany promocją światowej rewolucji, więc wspiera e, pogrążone w chaosie Chiny. E, nawet i Kwomintang, proszę Państwa. Wiele osób z Kwomintangu odbywa różnego rodzaju szkolenia w Moskwie. Kłomintang uzyskuje wsparcie. Kłomintang przejmuje strukturę leninowską, jest partią, jest organizacją zorganizowaną na wzór leninowski. No trudno w to dzisiaj uwierzyć, ale różne były koleje losu w ogóle Kłomintangu jako formacji, jako partii politycznej, która teraz jest partią opozycyjną na Tajwanie. W każdym razie Kłomintang otrzymywał wsparcie od Sowietów, otrzymywała partia komunistyczna, która powstała w 1921. W 1921 roku Chiny, w tamtym czasie, to jest epoka warlordów, a więc takich uzbrojonych watażków. kraj pogrążony w chaosie. Japonia, w to wszystko wchodzi, i no Chiny nie są tutaj krajem wtedy jakby zjednoczonym, który nie jest, nie jest polityczną siłą, która jest w stanie się przed Japonią obronić. Potem Chiny pogrążają się w wojnie domowej między Kuomintangiem a Komunistyczną Partią Chin, i dopóki Chiny są chaotyczne, dopóki dzieje się tam chaos, to wtedy Chiny mogą liczyć na wsparcie i życzliwość Związku Radzieckiego, i to zarówno do pewnego czasu Kuomintang, bo później te sojusze się trochę odwróciły jak i komunistyczna partia Chin. No można powiedzieć, że w tamtym czasie Chiny w tej grze mocarstw, w tej rozgrywce mocarstw nie uczestniczyły, nie były jej podmiotem, a były jej przedmiotem, a więc były szkolone, były uzbrajane, były wspierane na różne sposoby i dopóki Chiny same nie były podmiotem na roli międzynarodowej, to te relacje z Rosją czy ze Związkiem Radzieckim były Dobre, ale sytuacja, proszę Państwa, zmienia się pod koniec lat 40., bo no, po pierwsze 1 października, no, niedawno obchodziliśmy rocznicę, nie, 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 nie tylko rocznicę miliona, Marszu Miliona Serc, nie wiem, czy taka rocznica kiedyś będzie obchodzona, w każdym razie 1 października na balkonie w Pałacu Cesarskiego na placu Tienanmen Mao Zedong ogłosił Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. I dzieje się to w czasie, w którym trwa już wojna w Korei. Trwa już wojna w Korei, to znaczy, no, już widać, że jest konflikt, jest podział Korei na południe, północ, i w tym samym czasie dochodzi do proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej, i Związek Radziecki no, zaczyna dostrzegać możliwość wyłonienia się. No wielkiej potęgi w tym świecie azjatyckim, bo w interesie Związku Radzieckiego no może była pomoc Chińczykom, ale nie taka, żeby oni raptem zamienili się w jeden zjednoczony organizm, bo taki mógłby zagrażać interesom Związku Radzieckiego na wschodzie. No i Stalin w przemyślny sposób próbuje jakoś Chiny podzielić. Wydaje się, że jego koncepcją jest to, aby Chiny były podzielone na Chiny Mao Zedonga i Chiang kai -sheka. I tak się stało, ale jak tutaj e, nie podzielił wystarcz, znaczy nie wziął wystarczająco dużej części w tym, w tym podziale. Miałby to być taki wariant niemiecki, no i wtedy Chiny byłyby skonfliktowane ze sobą i nie, nie sprawiałyby żadnego kłopotu. Trzeba przyznać, że Stalin no, przewidział, że jeżeli te Chiny będą zbyt duże i zbyt zjednoczone, to będą stanowić dla niego problem. Dla niego osobiście już nie stanowiły, ale dla jego następców tak. Ale do tego przejdziemy. E, za chwilę. E, to już było widać w polityce Stalina, że nie, nie, nie weźcie mnie tutaj, znaczy nie bierzcie mnie proszę tutaj za jakiegoś e, człowieka zafascynowanego, no tutaj jakimś geniuszem Józefa Wisarionowicza Stalina, po prostu no, wiedział on, że, e, że że ta poltenga Chin może za bardzo urosnąć i starał się jej zapobiec. I wydaje mi się, że tutaj relacje się bardzo zmieniły, odkąd powstała Chińska Republika Ludowa. I siedem kwestii tutaj było decydujących. No pierwsze, mi się wydaje, że one brały swoje źródła, głównie z geopolityki, ideologii i oczywiście tego sporu terytorialnego, o którym za chwilę, o którym cały czas będę dzisiaj mówił, bo to jest główny temat. Naszego dzisiejszego spotkania. No więc pierwszy, pierwszy jakby powód tych ochładzających się relacji, jako pierwszy powód wymieniłbym obawę geopolityczną, proszę Państwa, obawę geopolityczną. Czyli Rosja jako kraj otwartych przestrzeni, po prostu obawia się, że ktoś może poprzez te przestrzenie Dostać się do y, Moskwy, no niby, niby akurat od, 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 od Azji chroni, chroni Moskwę Ural, no, ale generalnie kraj otwartych przestrzeni. Zawsze, jeżeli wyrasta w sąsiedztwie ta wielka, y, wielka potęga, no, to staje się zagrożenie, Może nawet w tym wypadku niekoniecznie dla samej Moskwy, co po prostu dla tych rozległych obszarów y, Imperium Rosyjskiego na wschodzie. Czysta polityka. I teraz państwo pokażę Państwu, jak wygląda kolej? Teraz Symbolejska, w którą Rosjanie bardzo dużo zainwestowali, nie byli w stanie właściwie, gdyby pytanie, jest, co by się stało, tu, Państwo, teraz wszystko to widzicie. Um, 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 co by się stało, gdyby ta kolej została doprowadzona. Przed wybuchem wojny z Japonią w 1905 roku, bo kolej transsyberyjską oddano do użytku dopiero w 1916 roku, ale no Rosjanie sporo w to zainwestowali, żeby te swoje tereny zintegrować e, i pojawienie się no, wielkiej potęgi gdzieś tam na wschodzie, czy to Japonii, czy Chin. E, no, stawiało znak zapytania, jeśli chodzi o przyszłość tego projektu imperialnego i tej, tego, jak to wygląda w Federacji Rosyjskiej. Widzimy ta trasa to, to jest sieć miast, właśnie Błogowieśnieńsk, Władywo, Władywostok, Chabarowsk, no i właśnie inne, też tutaj Omsk. No, Omsk to już daleko, tak, ale, ale widzimy, czy tam Krasnojarska, ale widzimy, Widzimy, jak, to, jak ta sieć wyglądała. No i pojawienie się tej potęgi na wschodzie zawsze prowokuje i musi prowokować obawy w Moskwie. Czyli geopolityka to pierwszy powód. Drugi powód, Korea. Już wtedy właśnie geopolityka zagrała w Korei i pokazała, że interesy Moskwy i HRL mogą być rozbieżne. Po trzecie, proszę państwa, różnice ideologiczne wewnątrz ruchu komunistycznego, o których jeszcze powiem, czyli to już jest niego polityka, a bardziej ideologia. No po czwarte, mogło to mieć znaczenie. Była chemia między Stalinem i mało chociaż Stalin też wykonywał różne ruchy, które akurat na korzyść Chińskiej Republiki Ludowej nie, były niekonieczne, yy, przemawiały, ale była niechęć osobista między Mao i Chruszczowem. Ja nie lubię tego typu interpretacji w historii, ale jednak to odnotujmy, bo, bo się naprawdę nie cierpieli. Yy, piąta rzecz to była doktryna Breżniewa i w ogóle sama hierarchia i walka o przywództwo w obozie komunistycznym. To już może nawet nie tyle ideologia, ale, ale jednak przypisywałbym to również w tej sferze, czy temu aspektowi właśnie ideologicznemu. No i mieliśmy inne kwestie, również geopolityczne. To był sporo. Indie, Związek Radziecki, który miał, zresztą Rosja do dzisiaj ma dobre relacje z Indiami, Chiny niekoniecznie i to widać wyraźnie nawet na forum BRICS. Kwestia Tajwanu, oczywiście Związek Radziecki uznawał prawo HRL Tajwanu, ale troszkę inaczej widział... Te warianty rozwiązywania tego, tego dylematu. No i ten rewizjonizm, i ta hierarchiczność w ruchu, w ruchu komunistycznym, czy też te różnice właśnie ideologiczne, i ta walka o przywództwo. I na to wszystko się nakłada, na to wszystko się nakłada dopiero ten spór terytorialny, który no można powiedzieć, że jeżeli geopolityka i ideologia się zgadzają, to ten spór terytorialny nie jest tak istotny, ale tutaj się nie zgadzała ani geopolityka, ani ideologia. I co to oznaczało, proszę Państwa? Jeżeli nie zgadzała się geopolityka, nie zgadzała się ideologia, no to oznaczało, że ten spór terytorialny, proszę Państwa, musi nabrać na znaczeniu. I tak się stało. Ale zanim to nastąpiło, to kilka słów o wojnie koreańskiej, proszę Państwa. Dlaczego tam ta polityka, stała, geopolityka, przepraszam, zagrała? Dlaczego geopolityka stała się istotna? I w jaki sposób stała się istotna? Jak do tego doszło? To nie wiem, teraz może chwila przerwy. Nie wiem, na kawę czy na co. Ja się napiję tutaj też. jakiegoś napoju, prawda? I, I proszę Państwa, przechodzimy na Półwysep Koreański. To, co teraz Państwo widzicie, to, co teraz Państwo widzicie, to. 38 równoleżnik status quo ante belu, czyli wojna zakończyła się właściwie tak jak się rozpoczęła czy sta z utrzymaniem status quo no wie Sporo ludzi tego nie przeżyło, sporo ludzi właśnie też z Chin, którzy pojawili się na Półwyspie Koreańskim, również tego nie przeżyło, ale 38. Równoleżnik był i do dzisiaj jest, bo ta wojna formalnie nie jest zakończona. Proszę Państwa, do dzisiaj jest tą strefą demarkacyjną. Wojna zakończyła się remisem i pewnie by do niej nie doszło, a przynajmniej nie doszłoby na taką skalę, gdyby nie imperialna polityka Stalina i Związku Radzieckiego, który tak na dobrą sprawę chyba Chciał, nie wiem, czy wciągnąć, wciągnąć właśnie nie wiem kogo już. Czy Chiny do tej wojny, czy bardziej Stany Zjednoczone, po to, żeby, żeby no, no mieć jakiś konflikt amerykańsko-chiński. I prawie, no i gdyby Chińczycy nie zdecydowali się, podejrzewam, Przenieść tego konfliktu na Półwysep Koreański, no to pewnie może byłyby następne po Korei, po Półwyspie Koreańskim. No i, i to dawałoby dosyć wygodną pozycję Stalinowi związkowemu Radzieckiemu pozycję właśnie na wzgórzu, podmiotu siedzącego na wzgórzu i obserwującego walczące tygrysy. Ale po kolei, proszę Państwa, jak to się wszystko. Ja w ogóle zachęcam do odsłuchania takiego podcastu Martina K., bo tam rozmawiamy o Korei, o całej tej wojnie koreańskiej, o, t, o jej poszczególnych fazach, etapach. Jeżeli jesteście Państwo tym zainteresowani, to polecam tą rozmowę na podcaście Martina K. Natomiast trzeba powiedzieć, że Korea czy Półwysep Koreański w momencie rozpoczęcia wojny no to były jakieś absolutne rubieża Cesarstwa Japońskiego. Znaczy wtedy już nie były częścią cesarstwa japońskiego, ale przez ostatnie dekad, przez ostatnich kilka dekad poprzedzających tą wojnę, cesarstwo japońskie się rozpadło. Poniosło druzgocącą porażkę w 1945 roku. Być może Państwo widzieliście ostatnio film Oppenheimer, to było zrzucenie bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki yy, i Cesarstwo Japońskie po prostu upadło. Yy, no i stworzyło się wakuum, stworzyło się stworzyła się ta wolna przestrzeń, a jak Państwo wiecie, geopolityka czy rywalizacja mocarstw nie znosi tych wolnych przestrzeni, natychmiast je wypełnia. I tutaj były jakby trzy wymiary, yy, jeżeli chodzi o wypełnienie tej wolnej przestrzeni. Pierwszy to była walka o światowy komunizm, która przybierała jednak na sile po 1945 roku. I pojawiło się pytanie, czy w takim razie ta Korea, no która już był, już był konsens co do tego, że ona odzyska niepodległość, czy ona będzie państwem komunistycznym, czy kapitalistycznym, demokratycznym, i to jest jakby, jakby, jakby jedna kwestia. Druga kwestia to było pojawienie się w Azji już zupełnie nowego mocarstwa, bo to była kwestia związana z dekolonizacją, wszystkie te kraje, które no em, Mm -hmm. um kojarzą się Chińczykom z tą wielką traumą XIX wieku, właściwie utraciły tam wpływy, ale pojawiły się Stany Zjednoczone, czy one zyskały jeszcze większe wpływy, no i Związek Radziecki, który twierdził, że akurat spadkobiercą Rosji carskiej nie jest, że teraz to on już będzie bronił interesów ludu i tak dalej, będzie państwem komunistycznym, że nie ma nic wspólnego z caratem, no ale powiedzmy, że została Moskwa i Stany Zjednoczone, to się stworzył zupełnie zupełnie nowy nowy układ. I już w 1943 roku Konferencji kaiskier w Czerci Roosevelt i Chiang kai uzgodnili, że Korea będzie niepodległym państwem. Po upadku Niemiec w maju 1945 roku jednak wmieszało się w to wszystko, zmieszało się to wszystko Związek Radziecki i w 24 sierpnia 1945 roku, przepraszam, czyli no już po zrzuceniu tych bomb atomowych na Japonię właśnie Związek Radziecki dochodzi do 38 równoleżnika i właściwie się pojawia się tutaj, no chociaż no, Rosja już była y, tym mocarstwem w tamtym regionie świata, ale, ale Rosjanie z, y, w, Dochodzą do połowy Korei. 2 września, ostateczny akt kapitulacji. Japończycy chcieli walczyć do samego końca, ale no w radiu pojawił się cesarz Hirohito, przemówił ludzkim głosem. To był szok, bo uznawany był za istotę boską. Ostatni gubernator japoński tutaj położył spore zasługi, bo nalegał na to, by Amerykanie wysłali spore zasługi dla Stanów Zjednoczonych i myślę, że dla Korei Południowej, bo nalegał na to, żeby Amerykanie wysłali wojska do, do Korei. I Amerykanie, nie będąc do tego jakoś, chyba do końca przekonanym, wysłali te wojska 8 września. Gdyby tego nie zrobili, to pewnie Związek Radziecki przeszedłby dalej od tego 38 równoleżnika do Pusanu, gdzieś tam na południe. No i pewnie mielibyśmy Koreę, Koreę Północną, która nie byłaby Koreą Północną, tylko byłaby po prostu Zjednoczoną Koreą. I stworzyłeś, to, 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 ta sytuacja, wysłanie wojsk przez Amerykanów, stworzyły dwie strefy okupacyjne. Żadna z nich nie była, nie należała do HRL, bo HRL jeszcze wtedy nie istniała. Zobaczcie Państwo, jaka to była ciekawa sytuacja. Strefa sowiecka i amerykańska. Pojawiły się już rozbieżności, miały być wybory, doszło do tych wyborów, ale były to osobne wybory na północy w strefie sowieckiej, osobne wybory w strefie południowej. W sierpniu 1948 roku Republika Korei Lee Singmana, powstała i została uznana, uzyskała uznanie międzynarodowe, a na północy zadeklarowano utworzenie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej na czele z Kimirsenem, którego uznania międzynarodowego nie miała, no i w 1948 roku wycofał się Stalin. Taka była rezolucja ONZ-u, że do końca roku wszyscy się z Korei wycofają, więc Stalin się wycofał. I Amerykanie wycofali się do końca czerwca 49 roku. I no ale 38 równoleżnik zaczął dzielić Koreę i. I, i obie części chciały tutaj wyzwolić, północ-południe chciały wyzwolić, a południe-północ i przyłączyć go do swojej strefy, no, w ten sposób definiując wyzwolenie, że dopiero wtedy będzie dojść do tego wyzwolenia, jeżeli my pokonamy tych z północy albo tych z południa i ich przyłączymy. No, w ONZ przewagę miał Zachód i Korea, bo Korea Południowa była jedynym uznawanym państwem koreańskim, ale 1 października, tak jak już mówiliśmy, 1949 roku powstaje no, nieuznawane początkowo Chińska Republika Ludowa, nowe państwo nieuznawane początkowo Chińska Republika Ludowa, chociaż akurat PRL i inne kraje socjalistyczne Chińską Republikę Ludową uznały dosyć szybko, bo już w październiku, myślę, że chyba niedługo będziemy obchodzić, chyba już obchodziliśmy rocznicę tego wydarzenia, muszę to sprawdzić, przyznam się Państwu szczerze. No i teraz rachuby Kim Il-Sena, który był w gorszej sytuacji, bo nie miał, nie miał tego uznania międzynarodowego, no to otworzyło się teraz zupełnie nowe okno możliwości w momencie, w którym powstała Chińska Republika Ludowa. Eee, no i to kontrastowało troszkę z polityką amerykańską, bo na fali był Związek Radziecki, na fali była Chińska Republika Ludowa, a USA były raczej takie wtedy niezbyt zmobilizowane, bo Półwysep uważali za sprawę marginalną i byli trochę w szoku po upadku Chiang kai który zrejterował na, na Tajwan. No i proszę Państwa, tu jest ciekawa sytuacja, bo w Radzie Bezpieczeństwa która wówczas składała się z pięciu państw zgodnie z artykułem 42 karty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chiny, reprezentowane przez Chiang kai Chiny, które też były w Radzie Bezpieczeństwa, Francja, Wielka Brytania, USA podjęły decyzję o interwencji właśnie ONZ-u w Korei Południowej, żeby przywrócić, w ogóle na Półwyspie koreańskim, żeby przywrócić Um, istnienie państwa południowo-koreańskiego, a Związek Radziecki mógł to zawetować, proszę państwa. Co dzisiaj przecież słyszymy bardzo często o reformie ONZ-u, że ona jest potrzebna, um, a a związek, żona jest potrzebna właśnie z tego powodu, że zawsze te mocarstwa, jeżeli coś im się nie podoba, to mogą po prostu skorzystać z prawa weta, ale wtedy Związek Radziecki z prawa weta nie skorzystał. Jego przedstawiciel po prostu na tych obradach się nie pojawił, i w ten sposób chyba świadomie Związek Radziecki doprowadził do tego, że te kraje, korzystając z nieobecności przedstawiciela Moskwy, no po prostu zdecydowało o tym, że będzie. Że będzie interwencja. Amerykanie po wahaniach uznali, że właśnie ONZ daje im prawo do wysłania wojsk i poprosiły kongres o zwiększenie wydatków na wojnę już 19 lipca 1950 roku. No i się rozpoczęło, proszę Państwa. 5 września. Cały półwysep właściwie został opanowany już przez Koreańską Republikę Ludową 95% terytorium. Państwo to widzicie teraz na, na mapie. Początkowe porażki Amerykanów wynikały z tego, że nie byli przygotowani do tej wojny, bo przerzucali oddziały z Japonii. To były oddziały słabo uzbrojone, oddziały takie raczej porządkowe, okupacyjne, nieprzygotowane do prowadzenia właśnie tej wojny na taką skalę, źle uzbrojone, źle wyszkolone. Nie mieli też czołgów ani broni przeciwpancernej. I wtedy, kiedy już cała właściwie Korea znalazła się w rękach KRLD, Związek Radziecki i Korea Północna zaproponowały za pośrednictwem Indii rokowanie pokojowe, ale USA tą propozycję odrzuciło. No i proszę Państwa, to wyglądało w ten sposób. 14 krajów po stronie ONZ wzięło udział w tej interwencji. 440 tysięcy wojsk amerykańskich, 63 tysiące to Wielka Brytania, 26 tysięcy Kanada, 17 tysięcy Australia, czyli kraje anglosaskie głównie, no ale do tego było jeszcze 7,5 tysiąca Filipińczyków, 5,5 tysiąca Turków i po kilka tysięcy z Francji, Holandii, a nawet i armię z Tajlandii, Etiopii, Grecji, RPA, Kolumbii, Belgii, Luksemburga. Część, duża część tych wojsk, szczególnie to amerykańskich, mówimy to, stacjonowała w Japonii, została przerzucona na półwysep koreański. Plan opracował generał Douglas MacArthur. No i Amerykanie zdecydowali się na desant 15 września i przenieśli te działania chwilę potem na północ od tego 38 równoleżnika, który tutaj jeszcze raz państwo możecie zobaczyć na mapie. Jak wyglądała sytuacja po 15 po 15 września i do, 30, do 25 października, nie, jednak jak do 25 października, już 90% terytoriów teraz z kolei było w rękach południa i ONZ. I wtedy właśnie do gry zdecydowali się wejść Chińczycy. Kilkuset tysięczna armia chińska, którą Mao Zedong nazywał chińskimi ochotnikami, no przystąpiła do tego, do tego, do tego konfliktu. Ale była bardzo to e, armia, bardzo słabo e, uzbrojona, e, chociaż już zaprawiona w bojach, bo przecież walczono w wojnie domowej e, z komitangiem, ale nie dysponowała dobrą bronią. To była broń czechosłowacka, kupiona gdzieś tam na wolnym rynku, różne umundurowanie, słabo uzbrojenie, e, część oddziału w ogóle nie była w pełni liczna. I to było 3 miliony tych ochotników, plus lekarze, personel medyczny, słabe uzbrojenie, brak ciężkiego wsparcia lotnictwa czy czołgów, tylko strzelby, karabiny, granaty. Atakowano szybko i dużą siłą, czyli tak jakby szli na, na, na ilość, na masę. Także nocą, ale mimo tego, że to było nocą, to było to dosyć kosztowne. No i Chiny obawiały się tego, to przynajmniej tak wiemy z relacji historyków, że to, co mało powiedział Stalinowi, że jeśli Korea padnie. To następne będą Chiny, więc lepiej jest po prostu zatrzymać to w Korei, nawet tym dużym kosztem ludzkim, ale, ale nie na terytorium własnym, tylko, tylko poza granicami. No i tak zrobiono. Ale proszę Państwa, Marszałek Pende Hue, czyli dowódca, dowódca wojsk chińskich w tamtym czasie. No, potem prześladowany i poniżany w czasie rewolucji kulturalnej, być może ze względu na osobistą niechęć, z, z Mao Tse-tungiem zmarł w więzieniu w 1974 roku. No, on uważał, że, że Chiny są do tej wojny nieprzygotowane, że ta armia wymaga reform. I Chiny proszą Stalina o wsparcie. Proszą Stalina o wsparcie, ale ten jednak kluczy. Wysyła tylko broń, ale to i też tak po pewnym czasie. I chce zachować neutralność. No Trochę mi to przypomina tą wojnę dzisiaj na Ukrainie. Tylko, że w roli Stalina, dzisiaj mam wrażenie, że występują Chiny. Wtedy Stalin chciał te koszty przerzucić na Mao Zedonga, żeby to Chiny wzięły na siebie ten główny ciężar, żeby to Chiny się zaangażowały, żeby to Chiny ponosiły te koszty. A on może wyśle uzbrojenia, a może nie. No i Związek Radziecki się właściwie, prawdę mówiąc. Praktycznie nie zaangażował. Tam, zdaje się, było około 20 tysięcy tych radzieckich ochotników, czy można powiedzieć, że prawie tyle, co nic. Indie i kraje bloku wschodniego, w tym PRL, właśnie udzielały wsparcia północy, trochę wsparcia humanitarnego, medycznego, i 1 lutego ONZ uznaje HRL przez wielu w tamtym czasie w ogóle za, za państwo nieistniejące, no, nieuznawane międzynarodowo za agresora i wzywa. Do udzielenia pomocy, pomocy Korei Południowej. Wtedy pojawiła się kwestia bomby atomowej, to proponował Douglas MacArthur, ale hmm, Sojusznicy protestowali, twierdzą, że będzie to niehumanitarne rozwiązanie, no ale z drugiej strony, właśnie te setki tysięcy chińskich wojsk słabo uzbrojonych, no tylko jak sobie radzić z taką masą? Więc Douglas'a w MacArthur wymyślił, że po prostu najłatwiej będzie rzucić bombę atomową. Proponował też eskalację i przeniesienie wojny na teren Chin, i tutaj już palili się do tego Kuomintangowcy z Chiang na czele. Bo to dla nich była um, ważna kwestia, żeby stwarzało to szansę, żeby odbić e, kontynent, ale doszło do dymisji MacArtura. Ta koncepcja nie została zrealizowana. E, e, skończyło się to remisem, już może nie wchodźmy, nie wchodźmy w to. E, no, w każdym razie, proszę Państwa. E, dla Chin oznaczało to też wielką traumę. 500 tysięcy 500 zginęło koreańczyków z północy, może trochę więcej, mniej więcej podobna liczba na południu. 33 tysiące wojsk ONZ, choć aż 107 tysięcy rannych, ale 33 tysięcy z, tych, tych, z tego korpusu ekspedycyjnego amerykańsko-brytyjsko-australijskiego, kanadyjskiego i innych armii, a, ale aż 400 tysięcy zabitych HRL i 500 tysięcy rannych, no to, była, to były straszne liczby, i wszystko dlatego, że właściwie Stalin nie zawetował tego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, nie wysyłał bronią jakąś wysyła, ale nie wysyła wsparcia i to był koszt, koszt ogromny. Koszt ogromny. I to już pokazało, że, że te relacje między Chińską Republiką Ludową a Związkiem Radzieckim. Mogą się układać różnie. I teraz przechodzimy, odchodzimy już od geopolityki i tych działań wojskowych i przechodzimy, proszę Państwa, do różnic ideologicznych. A one się udowodniły bardzo po 1953 roku, kiedy, kiedy dochodzi, co się wydarzyło w 1953 roku. W 1953 roku umarł no, ma, a może nie sam, no, ale w każdym razie z, z, nie było już Józefa Wizarstwionowicza Stalina. Zniknął z tego świata e, i to z, z, spowodowało dużą różnicę. Nikita Chruszczow w 1956 roku oskarżył o, e, Stalina o zbrodnie, o wypaczenia stalinowskie i to spowodowało e, m, ch, chłód w relacjach z Chińską Republiką Ludową. Która tutaj pozycjonowała się jako kraj wierny, myśli Stalina, a, a, i oskarżała Związek Radziecki o rewizjonizm. W 1965 roku, właśnie, w 1961 roku, Mao Zedong już otwarcie oskarżył Związek Radziecki o rewizjonizm, czyli odchodzenie od doktryny komunistycznej, i to w ogóle oznaczało, że ten alians już się definitywnie, definitywnie zakończył. Oczywiście trwała też rywalizacja o jakby przywództwo w bloku, w bloku wschodnim, w bloku komunistycznym i to proszę Państwa miało swoje, swoje również reperkusje. Jeśli chodzi o Polski Październik, to co Państwo teraz tutaj widzicie, bo ta rywalizacja polityczna między Związkiem Radzieckim i HRL przybrała na sile pod koniec lat 50., jedną z pierwszych jej oznak było chińskie poparcie dla. Władysława Gomułki, w momencie, gdy KPZR była już skłonna do interwencji w Polsce w 1956 roku. Ale to może nie dlatego, że Chińczycy tak bardzo yy, nie wiem, kochali Polaków, czy byli zachwyceni polską, polską kulturą czy Chopinem, ale bardziej chodziło o to, że grali na osłabienie Moskwy po prostu yy, i na większą, jakby demokrację czy swobodę w ramach bloku wschodniego. No co oczywiście w pewien sposób było spieżne z interesem na pewno w, yy, yy, Władysława Gomułki. I w ogóle tego nowego kierownictwa polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, chociaż niektórzy twierdzą, że chodziło Pekinowi o to, żeby po prostu zastąpić kierownictwo radzieckie kierownictwem chińskim, że o to chodziło Mao Zedongowi. No a w każdym razie fakty są jednak takie, że w wyniku tej imperialnej. Oczywiście, może nie imperialne, ale tej gry mocarstw, bo mówimy jednak o mocarstwach komunistycznych, czy one się odżegnują od słowa imperia, czy od słowa imperium, więc w wyniku starcia tych mocarstw, właśnie komunistycznych Moskwy i Pekinu, no do tej zbrojnej interwencji w Polsce ostatecznie nie doszło. No i, i właśnie no chodziło też właśnie o osłabienie Związku Radzieckiego i o większą swobodę jakby podejmowania decyzji, ale z drugiej strony o powstrzymanie rewizjonizmu, czyli trzymanie tego twardego komunistycznego kursu. To była w tamtym czasie no jakby stanowisko Pekinu, stanowisko Mao stanowisko Chin, które Polsce akurat wyszło na korzyść w wyniku pewnego splotu okoliczności, i ostatecznie doszło jednak do rozłamu, do rozłamu między, między Chińską Republiką Ludową a Związkiem Radzieckim. Chiny opuściły obóz socjalistyczny. Ten rozłam właśnie został ogłoszony w 1961 roku, a więc już 5 lat po chińskim październiku, kiedy on się tak bardzo uwidocznił. I byłem w takim hotelu w Pekinie Beijing Friendship Hotel. Niedaleko Uniwersytetu Ludowego, zresztą dobrze znane mi okolice, studiowałem niedaleko na Uniwersytecie Pekinskim, i tam mieszkali właśnie wszyscy ci sowieccy doradcy, inżynierowie, i wszyscy stamtąd wyjechali, często pozostawiając nieukończone projekty, czy to infrastrukturalne, czy technologiczne. No sporo też tej wiedzy technologicznej przekazano, no ale wtedy też Chiny znalazły się w trudnej sytuacji, bo pozbyły się właściwie ludzi, którzy Którzy jakąś tam wiedzę, czy jakąś kulturę techniczną przekazywali. No i chwilę potem ogłoszono rewolucję kulturalną, więc więc Zedong no, no, miał troszkę inną inną wizję, ale konflikt się bardzo, bardzo uwidocznił i rozsadził, proszę państwa, obóz socjalistyczny od środka. No, nie było już jedności w obozie socjalistycznym, bo mieliśmy, mieliśmy Moskwę i mieliśmy Pekin w tamtym czasie, a to z kolei miało wielkie znaczenie dla no, światowego układu sił. Skoro Chiny już, czy HRL i, i Związek Radziecki, Moskwa i Pekin nie grały do jednej bramki. Ten rozłam skutkował właściwie tym, że Mao Zedong ogłosił wielką rewolucję kulturalną jako taki ruch no, przede wszystkim polityczny, uderzający w elity partyjne, ale też taki, który miał jakby odciąć się od tej rosyjskiej myśli, czy radzieckiej myśli komunistycznej. I poniekąd jeszcze, właśnie w Chinach podzielano tą wiarę w komunizm, widząc sukcesy Związku Radzieckiego w przestrzeni kosmicznej w tamtym czasie i w tym wyścigu kosmicznym, wysyłanie tam sputników i jako dowód, że właśnie świat komunistyczny jest w stanie technologicznie rywalizować z zachodem. No i tutaj było kilka oczywiście sporów, jak już mówiliśmy dotyczących Indii, dotyczących Tajwanu, ale także dotyczących ideologii wielkiego skoku. No Chruszczow w ogóle mało nie cenił, wyśmiewał i to i i do tego do tego do tego do tego rozłamu doszło do wzajemnych oskarżeń, oskarżeń o, o rewizjonizm. No i stała się, proszę państwa, rzecz w ogóle niesamowita, bo po raz pierwszy chyba w historii świata nie wiem, czy kiedykolwiek to się jeszcze wydarzyło, ale w, po prostu w lipcu 1930 5 roku 50 tysięcy uchodźców, po prostu ludzie uciekli do Związku Radzieckiego. Nie wiem, czy to się w ogóle zdarzało, no ale zdarzyło się w 1963 roku, że w lipcu po prostu 50 tysięcy osób z Xinjiangu no, uciekło do Związku Radzieckiego. Nie wiem, czy to się jeszcze kiedykolwiek powtórzyło i czy to, się znalaz, czy to się w ogóle wydarzyło wcześniej. No właśnie, proszę Państwa. No i teraz jesteśmy w tym momencie, w którym już zreferowaliśmy te różnice ideologiczne, wskazaliśmy różnice geopolityczne, które szczególnie widoczniły się w czasie wojny koreańskiej, ale nie tylko. No i to oznacza, że proszę Państwa, co się dzieje? Że Chiny przystępują do negocjowania granicy ze Związkiem Radzieckim. W momencie, w którym ci wszyscy inżynierowie z tego hotelu wyjechali, w ogóle opuścili Chiny, tam, zdaje się, Paweł Jasienica leciał samolotem i on to taką, napisał książkę o Chinach, też, właśnie tamtych czasów. I teraz, i teraz ich już nie ma. No i Mao Zedong w 1961 roku no, zaczyna dyskusję o tej Mandżurii zewnętrznej, bo co prawda, wszystkie te terytoria, które należały do Mandżukło, czyli tego państwa, Wasalnego w stosunku do Japonii, z tym takim marionetkowym cesarzem. Ostatni cesarz, może Państwo widzieliście ten film. Te terytoria zwrócono Chińczykom po 1949 roku. No ale ta Manchuria zewnętrzna, która weszła w posiadanie Rosji Carskiej po tych nierównofrawnych traktatach, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania. No to wszystko pozostawało w terytorium, w ramach terytorium Związku Radzieckiego. Ta pozostałość po tej epoce nierównoprawnych traktatów i XIX wieku. No i Moskwa się z tym nie zgadzała, tych terenów nie chciała zwrócić, ale w 1964 roku, czyli już po takich trzech latach, właśnie dysputy na ten temat, obie strony osiągnęły takie wstępne porozumienie. Jeśli chodzi o wschodnią część tej granicy, która zawierała właśnie wyspę Dzjenbao. Która miała zostać przekazana do Chin i została, ale już kilkadziesiąt lat później, do tego jeszcze za chwilę przejdziemy. Ale proszę Państwa, w lipcu, właśnie mniej więcej w tym czasie, w 1964 roku, Mao Zedong na spotkaniu z Japońską Partią Socjalistyczną, z delegacją tej partii, no podobno miał powiedzieć, że Rosja jednostronnie wcieliła ogromne obszary właśnie z Syberii i Dalekiego Wschodu, aż do samej Kanczatki. Że zrobiła to po prostu jednostronnie, a Związek Radziecki te tereny przejął, i że w takim razie no i Chiny, i Rosja mają jeszcze, czy Związek Radziecki, Chiny i Moskwa mają pewne kwestie terytorialne wciąż nierozwiązane. No i trochę była to afera Wikileaks, bo te komentarze wyciekły na forum publiczne. I Nikita Chruszczow, no w ogóle zerwał te negocjacje dotyczące właśnie korekty tej granicy właśnie w lipcu 1964 roku. Tutaj w ogóle strona chińska się nawet jeszcze upominała o kraj nadmorski, właśnie i o Władze Wostok. No, ale w 1966 roku rozpoczęła się rewolucja kulturalna w Chinach, i kto został wrogiem numer jeden, Państwa nie Związek Radzie nie, nie USA nie kraje kapitalistyczne, nie Europa Zachodnia, nie Polska, tylko Związek Radziecki, tak w 1966 roku największym wrogiem e, światowego komunizmu pod przywództwem chińskim był właśnie Związek Radziecki. On został ogłoszony jako numer jeden. I teraz troszkę zaskakujących e, faktów z historii, o których za bardzo, znaczy znamy je, ale nie znamy chińskiej perspektywy na to spojrzenie, więc to może być, wydaje mi się, że dla Państwa interesujące, więc praska wiosna, proszę Państwa, praska wiosna, to co Państwo teraz widzicie, to praska wiosna, wystąpienia na ulicach Pragi, a także doktryna Breżniewa, która była tutaj jakby rezultatem tych wystąpień naszych południowych sąsiadów, ona doprowadziła do eskalacji w ogóle napięcia między Związkiem Radzieckim a Chinami. Czy ktoś się tego w ogóle spodziewał w Polsce? No, i którzy Państwo Państwa to pewnie może jeszcze pamiętają. Otóż w, pod koniec sierpnia 1968 roku ogłoszono tą doktrynę Breżniewa, która to doktryna Breżniewa stanowiła, um, um, iż... Yy, Sowieci mają prawo w ogóle obalać rządy gdziekolwiek, te komunistyczne rządy gdziekolwiek na świecie, jeżeli one odchodzą od linii, od linii Kremla. Czyli Kreml stala jakąś linię, te rządy trochę inaczej się zachowują, no to Kreml ma taką po prostu ma takie prawo, te rządy obalić, tak jak w przypadku tak jak się to stało w Czechosłowacji. I to i tak, jak się to działo na ulicach Pragi. No i mało tą doktrynę Breżniewa postrzegał jako taką ideologiczne uzasadnienie sowieckiej inwazji właśnie na Chiny i właśnie obalenia jego samego. <laughs> I, I rozpoczął no, ogromną akcję propagandową, atakując właśnie czy krytykując inwazję na Czechosłowację. Chociaż mimo tego, że sam potępił. Praską wiosnę jako rewizjonizm. Ale z drugiej strony, krytykując Czechów i Słowaków za ten rewizjonizm. No jeszcze mocniej krytykował Moskwę za tą, za tą inwazję i za rozwiązywanie tej różnicy zdań wewnątrz obozu komunistycznego w ten sposób. Dlaczego? No, właśnie dlatego, że sam się obawiał, że za chwilę on zostanie posądzony o odejście od doktryny komunistycznej. No a co jest doktryną komunistyczną, i co jest odejściem od niej, czy odchyleniem, o tym decyduje Breżniew i Moskwa. No i zaczął bardzo ostro, ostro krytykować tą inwazję inwazję na Czechosłowację oczywiście z innych powodów, no nie dlatego, że chciał tam wprowadzenia demokracji liberalnej wyborów i tak dalej. Sam krytykował Słowaków za jak już powiedzieliśmy rewizjonizm, ale krytykował imperialną politykę Breżniewa i Związku Radzieckiego. Do ciekawej sytuacji doszło właśnie pod koniec sierpnia 1968 roku, kiedy to w rumuńskiej ambasadzie Juen Lai w ogóle określił Związek Radziecki jako i jego politykę jako politykę faszystowską, jako szowinizm, szowinizm mocarsz, wielkomocarstwowy, nacjona, nacjonalistyczny egoizm i imperializm socjalistyczny. I porównał właśnie inwazję na Czechosłowację do inwazji Amerykanów, jak to określił na Wietnam, a także w ogóle do Adolfa Hitlera, mimo że nie był. Może właśnie Janusz Korwin-Mikke często ma takie tendencje, że tam wszystko porównuje do Adolfa Hitlera, ale tutaj on porównał to do, do polityk Adolfa Hitlera y, dotyczących Czechosłowacji w, od 1938 do 1939 roku. Y, i w ogóle jeszcze wzywał Enlai, lud Czechosłowacji, do tego, żeby rozważyli w ogóle wojnę partyzancką przeciwko Armii, Armii Czerwonej. No, więc to były ostre komunikaty, zarówno samego Donga, jak i, jak i jak i Zhou No i poniekąd, proszę Państwa, Chińczycy zaczęli do tego wyłomu w obozie socjalistycznym doprowadzać, bo pod koniec sierpnia, no, znany Nikola, nam na pewno w tej części świata, Nikola Czałszewsku, który. No, skończył jak skończył, proszę Państwa, nie, pewnie wtedy jeszcze właśnie pod koniec sierpnia 1968 roku o tym nie wiedział, czy nie zdawał sobie sprawę, co takiego się wydarzy w grudniu 1989 roku, bo jeszcze go dzieliło od tego momentu 21 lat, ale wtedy Nikola Czałszewsku na pracu rewolucji w Bukareście no, również potępił inwazję Czechosłowacji, idąc jakby w ślady Chin i tutaj zarówno Rumunia... Jak i Chiny no w tym czasie zadeklarowały taką nie, nie, niezależność czy niepodległość od Związku Radzieckiego, i Rumunia zaczęła zmierzać bardziej w stronę, w, stronę, w stronę Chin. Co zresztą potem miało swój wyraz w tym, że oba reprezentacje narodowe obu tych krajów, z tego co pamiętam, pojechały na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 1984 roku. Chińczycy tam się zdecydowali debiutować, bo nie było ich w Moskwie. A i Rumunii również, w przeciwieństwie na przykład do Polaków, bo myśmy mieli stanowisko no, promoskiewskie, oczywiście w tym, w tym sporze wewnątrz obozu socjalistycznego. PRL trzymał stronę, stronę Moskwy. No i teraz, proszę Państwa, 23 stycznia 1969 roku, więc po tej ostrej wymianie zdań, między innymi właśnie w ambasadzie rumuńskiej, po przeciągnięciu czy zbuntowaniu Rumunii, w 1968 roku, w sierpniu, 23 stycznia 1969 roku zaczynają narastać incydenty graniczne nad rzeką Usuri. I tam niewielkie oddziały chińskie wkroczyły na skutą lodem rzekę, zaatakowały traktory i te traktory odpowiedziały ogniem. No nie, nie, dobra, już nie będę żartował. Doszło jednak do wymiany ognia po prostu z pogranicznikami radzieckimi w rejonie wyspy Damański. I Badao. po chińsku rozrzucano materiały propagandowe. Nie wiem. Zobaczyli tych pograniczników i rzucali im tam jakieś, jakieś materiały propagandowe, oskarżając ich o rewizjonizm. Nie wiem, jak to się jak to się odbyło. Dochodziło też do walki wręcz. myśleli się, że to trochę mogło być podobne do tych starć. Albo może tak ktoś zobaczył po prostu takie starcia rosyjsko chińskie myślał. I te starcia takie indyjsko-chińskie, które obserwowaliśmy w 2020 roku, to musiało być coś bardzo podobnego. Tylko tam, w, tam w, Himala, w Himalajach do czegoś podobnego doszło. I zobaczcie Państwo, jak bardzo to rezonuje, jak bardzo to oddaliło Indię od, od Chin. I tak samo wtedy Chiny od Związku Radzieckiego. Bo pogranicznicy radzieccy co prawda otrzymali zakaz używania broni, no ale tam jednak doszło do jakichś ofiar, były, byli ranni, zabici. I właśnie ta grupa tych radzieckich pograniczników na tej wyspie damańskiej i w, czy, czy po chińsku dżinbao chciała przepędzić tych 30 chińskich żołnierzy z tej wspólnej wyspy. No i teraz no, ci otworzyli ogień z moździerzy i karabinów maszynowych. A z ukrytych właśnie wokół wyspy pozycji wyszły na pole walki siły liczące no, pół tysiąca żołnierzy. Okazało się, że tam się po prostu ukryli. Już nie rzucali ulotek, tylko, tylko strzelali. No i szybko, szybko ci radzieccy wojskowi zostali zdziesiątkowani. Bronili się przez ponad pół godziny do czasu, gdy przybyły posiłki wyposażone w transporter opancerzony BTR-60. I Chińczycy się wycofali półtorej godziny później. Spośród tych 56 radzieckich pograniczników 31 poległo, 14 odniosło rany, więc tylko 11 się nic nie stało. A 31 z nich zginęło, 14 zostało rannych. No właśnie, więc z Chińczyków podobno miało zginąć 29, ale źródła sowieckie mówią o tym, że było ich 248. No właśnie, więc taka była to skala tego starcia. Do kolejnego doszło 15 marca, kiedy chińska artyleria znowu rozpoczęła atak na Damański i wtedy kilkuset żołnierzy z 24 Pułku Piechoty Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej rozpoczęło szturm. Wtedy wyspy broniło 50 pograniczników, atakowało ich 5000 żołnierzy chińskich. Od razu na pole walki został skierowany oddział posiłkowy radzieckich wojsk pogranicznych, czyli to było 3000 mundurowych. Ten oddział posiłkowy był wspierany trzema czołgami. Zdołał przełamać linię tych 5000 atakujących, ale to nie przyniosło rozstrzygnięcia. O godzinie 17:00 chińskie pozycje zostały ostrzelane przez samobieżne wyrzutnie BM-21 Grad, co spowodowało, że Chińczycy zostali powstrzymani. No i tutaj miało być, związek radziecki podał liczbę, że miało być tutaj 27 zabitych i 80 rannych, a straty chińskie to podobno 800 poległych. Chińczycy podali te straty radzieckie na 250 żołnierzy i 17 17 pojazdów, a własna na 100. Osób. No, ale to tak samo teraz w tym konflikcie z, w Himalajach, podobnie. Mam wrażenie, że tam też te liczby się nie do końca zgadzają. Proszę Państwa, w ma, 21 marca, czyli mieliśmy starcia 2 i 15 marca, a 21 marca premier Aleksiej Kosygin, premier Związku Radzieckiego, podobno miał zadzwonić do Mao Zedonga, żeby z nim przedyskutować kwestię zawieszenia broni, no bo sytuacja była napięta. Teraz to już wiemy, jak to się skończyło, ale wtedy no to w ogóle mogła być jakaś wojna. Mogło dojść do eskalacji. No i podobno Kosygin zadzwonił do Pekinu, ale chiński operator, który odebrał jego telefon, po prostu nazwał go, Elementem rewizjonistycznym i odłożył słuchawkę. No, to przeraziło premiera Zhu Laja, który, który chciał porozmawiać o tej ofercie zawieszenia broni i był zszokowany tym, że tak, że tak w ten sposób tak lekko potraktowano właśnie premiera Związku Radzieckiego. I tak po prostu lekko zrezygnowano z tej propozycji, nazywając go właśnie elementem rewizjonistycznym i odkładając słuchawkę. I tutaj dyplomaci w ambasadzie sowieckiej w Pekinie spędzili bardzo dużo czasu, w ogóle próbując się dostać do, do, do Mao, uzyskać jego prywatny numer telefonu, żeby właśnie Kosygin mógł z nim przedyskutować jakieś zawieszenie broni, ale mało w tym czasie spotykał się z czterema marszałkami, którzy dowodzili chińskimi oddziałami w tym regionie nadgranicznym ze Związkiem Radzieckim i już właściwie rozpoczynał przygotowania do, rozpoczynał przygotowania do już pełnoskalowej, pełnoskalowej wojny. Natomiast Zhou Enlai no, ostrzegał mało żeby ten wziął pod uwagę kwestię właśnie zawieszenia, zawieszenia broni i jakie to może mieć konsekwencje że tego telefonu nie odebrano. No i przekonał chyba ostatecznie Mao Zedonga do tego, żeby ostatecznie jak najszybciej rozpocząć te negocjacje negocjacje pokojowe, ale one trwały jeszcze kilka miesięcy i związek radziecki próbował obchodzić Chiny dyplomatycznie. W maju wizyta Kosygina w Indiach Indie i nawet próba stworzenia jakiegoś sojuszu, co było dosyć łatwą sprawą, bo Indie miały napięku i też miały konflikty graniczne z Chinami, a także próba no, przyciągnięcia na swoją stronę Korei Północnej również, ale tutaj jakby reżim Kimów się na to nie zgodził. Bo ostatecznie Korea Północna nie wysłała swojej delegacji na zjazd z partii komunistycznych z całego świata, który w czerwcu 1969 roku odbywał się, odbywał się w Moskwie. Tutaj Państwo możecie zobaczyć Kosygina w Indiach, jego wizytę. A tutaj z kolei mamy właśnie zjazd tych partii komunistycznych w Moskwie. Który odbył się 5 czerwca 1969 roku, i tutaj Sowietom nie udało się jakby wyizolować Chin, bo oczywiście poza Rumunią, która była tutaj stronnikiem, stronnikiem Pekinu, również no nie były to co prawda partie komunistyczne bloku wschodniego, ale również komunistyczna partia Italii, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii, one wszystkie poparły. Jakby stanowisko chińskie w kontrze do sowieckiego, no i uznały, że to Związek Radziecki zaatakował Chiny, a nie na odwrót, a nie na odwrót. I to jest czerwiec 1969 roku, a w sierpniu dochodzi, proszę państwa, w okolicach Żałano szkol w owodzie semi pałatyńskim. Tam granicę przekracza 300 żołnierzy, to jest niedaleko granicy z Kazachstanem. I to jest 13 sierpnia. Po godzinnej bitwie Chińczycy się wycofują, ponosząc ciężkie straty. Sowieci informują o dwóch zabitych i 11 rannych. W Związku Radzieckim rozważano nawet możliwość prewencyjnego ataku rakietowego na chińskie instalacje jądrowe, no bo obawiano się, oba kraje, zresztą zdaje się, że chyba Chiny z pomocą sowiecką wyprodukowały sobie bombę atomową, no i rozważano nawet i, i tego by i przynieść konfliktu na ten poziom. Walki trwały do końca kwietnia 1969 roku, zginęło co najmniej 48 żołnierzy wojsk pogranicznych KGB i być może nawet 1000 walczących Chińczyków, no tego już dokładnie nie oszacujemy, no w każdym razie jeszcze ta potyczka na granicy z Kazachstanem, współ... obecnym Kazachstanem, wówczas Związkiem Radzieckim, to wszystko, proszę Państwa, no ten, to był taki pełzający konflikt, można by powiedzieć, że niekończący się. I wtedy, wrzesień, 39, wrzesień 69 roku, przepraszam, pogrzeb, proszę Państwa, Hosimina. Hoshimin umiera 2 września 1939 roku i na ten pogrzeb udaje, udaje się zarówno Joanla jak i Kosygin, chociaż nie spotykają się tam, bo przyjeżdżają w, w innym czasie właśnie żeby na siebie tam nie wpaść. Joe wylatuje z Hanoi właśnie, żeby uniknąć tego spotkania w, w jednym pokoju z Kosyginem. Ale w ogóle no możliwość... Taka możliwość tego, że, że kraje, które wspierają północny Wietnam, a pamiętajmy o tym, że on był wtedy pogrążony w ostrych walkach z Wietnamem Południowym, że oni mogą walczyć teraz między sobą, czy znaczy Chiny i, 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 i Związek Radziecki, no to troszkę zaalarmowała właśnie tych komunistów wietnamskich. No i w czasie tego pogrzebu wymieniano. Wymieniano informacje czy wymieniano wiadomości, różnego rodzaju komunikaty między Sowietami a Chińczykami, między no, przerażonymi Wietnamczykami czy komunistami wietnamskimi, no, którzy obawiali się, że za chwilę tamci zaczną toczyć wojnę między sobą. No to, to, to w oczywisty sposób pogorszyło sytuację Hanoi. No ale w tym samym czasie, proszę Państwa, Nixon przesłał swoją wiadomość. Przez amerykańskiego dyplomatę Maurera, co ciekawe, też może się to, nazw to nazwisko z czymś kojarzyć w Polsce, żeby ten nawiązał jakiś kontakt z Chińczykami i, i spytał, czy mają oni apetyt na Amerykanów, czy mają jakąś chęć do, do rozmów, bo to uczyniłoby Chiny silniejszymi w tej sytuacji. No i Joe Enlai, no też Joe Enlai w pewien sposób też argumentował, że że wojna z Sowietami no, osłabiłaby Chiny wobec Stanów Zjednoczonych również. No i tutaj Chińczycy byli bardziej zainteresowani właśnie możliwością e, jakiegoś zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi, także rozwiązania kwestii tajwańskiej e, e, i w takiej współpracy przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Więc po tym jak Kosygin wziął udział w tym pogrzebie Hoshimina, a samolot zabrał go z powrotem do Moskwy, to Chińczycy, no, troszkę można powiedzieć, że nie ułatwili Rosjanom zadania, bo nie zgodzili się na to, żeby Kosygin leciał przez terytorium Chińskiej Republiki Ludowej i zmusili go do tego, żeby ten. Wylądował w Kalkucie w Indiach, z ską, kontynentu bliski, bliskiemu krajowi Związku Radzieckiemu, i tam ponownie zatankował. W Indiach Kosygin otrzymał wiadomość od indyjskiego rządu, że Chińczycy chcą dyskutować jednak o pokoju, no i zamiast tego po prostu poleciał zamiast do Moskwy, to poleciał z tej Kalkuty do Pekinu. E, takie to były tutaj dziwne manewry. Naprawdę no, skończyło się to tym, że e, aż do upadku Związku Radzieckiego, na pograniczu z Chinami, w rejonie wyspy Damańskiej czy Dżembadao, Utrzymywano aż 7 dywizji pancernych, w tym 34 zmechanizowane, jedną powietrzno-desantową, jedną piechoty morskiej oraz cztery armie lotnicze, to z, y, armia sowiecka. Natomiast Chińczycy utrzymywali 70 dywizji, w tym 12 pancernych. E, y, no właśnie, i z czym to się, proszę Państwa, zakończyło? Będziemy już powoli zmierzać do e, konkluzji. Napięcia Związek Radziecki-Chiny, które tutaj omawialiśmy, osiągnęły swój szczyt w 1969 roku trwały od marca tak naprawdę do października 1969 roku i co spowodowały, no przede wszystkim doprowadziły do trwałego rozłamu w obozie komunistycznym, czy pogłębiły go, bo do tego rozłamu doszło już wcześniej, ale też spowodowały całkowitą transformację i zmianę układu światowego. Wykorzystali tą sytuację, można powiedzieć, że Amerykanie, którzy szukali jakiegoś kontaktu z Chińczykami, czy to przesyłając listy do króla, Kambodży, Sihanouka, czy też poprzez Rumunów. A także nie zapominajmy, że odbywając 200 rozmów w Pałacu, w pałacu Myśliwieckim. W warszawskich łazienkach. Tutaj kontaktowano się już od lat 50., sądowano jaką, jakieś takie możliwości, co spaliło na panewce przez bardzo długi czas. No ale teraz sytuacja geopolityczna dojrzała do tego, żeby Stany Zjednoczone i Chiny, żeby Waszyngton i Pekin bardzo się do siebie zbliżyły, i to, to spowodowało tą słynną znaczy, stworzyło najpierw dyplomację ping tam pojawili się pingpongiści ze Stanów Zjednoczonych. Jestem ciekaw, jak oni prezentowali poziom sportowy na tle no jednak Chińczyków, do których to jest narodowa dyscyplina sportu i gdzie ten poziom był zawsze bardzo wysoki. No i ta dyplomacja ping doprowadziła do wizyty Richarda Nixona. Wizyta Richarda Nixona, tutaj Państwo widzicie, na zdjęciu Richard Nixon jest na chińskim, na, chińskim, na chińskim murze. No właśnie, więc wydawało się, że, że, to, że, to, że, to, że to, że to, będzie niemożliwe, a jednak stało się możliwe. I bo powiem Państwu jeszcze więcej. No, z ONZ-u została usunięta usunięta republika chińska ze stolicą może nie ze stolicą, ale sprawująca władzę na wyspie Tajwan i w to miejsce weszła Chińska Republika Ludowa. To był też jakby element tego dealu z Amerykanami. Nie chcę tutaj jeszcze wchodzić w te kwestie tajwańskie, ale to, to Chińczycy sobie z Pekinu załatwili, a relacje ze Związkiem Radzieckim pogarszały się i to zarówno z powodów, powiedziałbym, ideologicznych jak i geopolitycznych, bo pomimo ustąpienia Chruszczowa to nawet nie chodziło oś dlatego nie jestem zwolennikiem interpretacji jakiejś personalnej, że ktoś tam się z kimś nie lubił, bo Chruszczow ustąpił, proszę państwa, w 1964 roku został zastąpiony Leonidem Breżniewem, a okazało się, że pomimo ustąpienia Chruszczowa te rozbieżności między Związkiem Radzieckim a Chińską Republiką Ludową narastały, a retoryka się zaostrzała mimo tego, że Breżniew tak naprawdę porzucił wiele z tych reform sowieckich, które mało tak bardzo krytykował, no ale ta retoryka była coraz bardziej niechętna związkowi radzieckiemu i jeżeli mówimy tu o Mao Zedongu i jego najbliższych poplecznikach, czyli tak zwanej bandzie Czworga, i Mao umarł wtedy, kiedy ja się akurat urodziłem, czyli w 1976 roku, a banda Czworga utraciła władzę w 1978 roku, ale wtedy, proszę Państwa, nastały w Chinach czasy Deng Xiaopinga, który okazało się, że zrezygnował z antyrewizjonizmu, czyli z krytykowania Związku Radzieckiego za odejście od od tej, tego prawdziwego komunizmu. No, być może dlatego, że sam kroczył drogą kapitalistyczną i sam był rewizjonistą, bo wprowadził wiele wolnorynkowych reform w państwie komunistycznym i uczynił go bardzo podobnym do, do kraju kapitalistycznego w wielu elementach. Zintegrował się ze światowym globalizmem i światową gospodarką. Był bożyszczem do 1989 roku, przynajmniej w, w Stanach Zjednoczonych. Został człowiekiem roku... Magazynu Time odbyło wiele nagród, no fetowano go w Stanach jako właśnie dowód na to, jak bardzo można być tutaj liberalnym, wolnorynkowym z, i, i też no, sojusznikiem przeciwko Związkowi Radzieckiemu. No, to przejawiało się chociażby w tym, że ekipa chińska pojechała na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles. E, e, Chiny wspierały talibów, tak samo zresztą jak Amerykanie. Były to złe relacje ze Związkiem Radzieckim i bardzo dobre ze Stanami Zjednoczonymi w tamtym czasie, które te relacje jeszcze się geopolitycznie popsuły po tym, kiedy Chińska Republika Ludowa zaatakowała Wietnam. Te działania wojenne trwały niedługo, obie strony ogłosiły zwycięstwo. Pekin, że dał nauczkę Wietnamowi, Wietnam, że się w tej wojnie z odwiecznym Wrogiem, jakim z punktu widzenia Wietnamu, chyba nawet bardziej są, bardziej są Chiny niż ktokolwiek inny, że Wietnam się wybronił, no i tak to i tak to się zakończyło. A teraz my już kończąc tą proszę państwa, ten spór rosyjsko-chiński. E, wrócono do rozmów granicznych w 1991 roku, na krótko przed upadkiem jeszcze Związku Radzieckiego. E, i obie strony się zgodziły, że Damanski, czyli ta wyspa Dżembao należy do, do Chin. Obie strony też utrzymywały że sprawują kontrolę nad tą wyspą w momencie negocjacji, ale 17 października 1995 roku doszło do porozumienia dotyczącego właśnie, które regulowało te 54 km odcinek graniczny. No i kwestia jakby kontroli nad tymi trzema wyspami też na Amurze i Argun. U, ustalono, że, że te kwestie, że to zostanie rozstrzygnięte później. I kolejne, kolejne porozumienie to porozumienie z 1000, już 2013 2013 roku, przepraszam, z października i tu już ostatecznie rozwiązano te kwestie. Chiny uzyskały kontrolę nad wyspą Tarabarow. To jest po chińsku inla, Inlong, czyli srebrny smok. Wyspa Srebrnego Spłoka po chińsku i Tarabarow po rosyjsku. Uzyskały również Chiny kontrolę nad Zhenbao, wyspą Zhenbao i proszę Państwa, właśnie te 50% Balszoj, usyryjski, astrof, czyli Hejsiadzy Dao blisko Chabarowska, ale właśnie to Chinom okazało się, że teraz już nie wystarcza, czy teraz już są całą wyspę. Na co Maria Zachorowa, jak już mówiłem na początku naszego komentarza, stwierdza, że nie mają żadnych dysput jednak, jednak z Chinami. I takie porozumienie, właśnie, że te trzy wyspy, z czego właśnie Balszoi, astro, usyryjski astrof w połowie miał przychodzić do Chin, to ustalono, uchwalono przez oba, jakby te ciała parlamentarne. W, w, w Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych w Chinach w kwietniu 2005 roku i rosyjska Duma 20 maja, a 2 czerwca 2005 roku minister spraw zagranicznych Li Jiaoxing i jego rosyjski odpowiednik, wciąż ten sam, Państwa, niezmordowany, yy, albo no, 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 już nie, nie będę żartował, no, ale Siergiej Ławrow w każdym razie od tamtego czasu. No, ostatecznie, ostatecznie potwierdzili, potwierdzili ten, ten deal. 21 lipca 2008 roku już inny minister spraw zagranicznych w Chinach, Jangdzieczy -Chi i jego odpowiednik, którym jest oczywiście Sergiej Ławrow cały czas, w 2008 roku dodatkowo podpisali specjalną, jeszcze protokół dotyczący tej linii granicznej, gdzie zgodzili się co do linii demarkacyjnej i te, w tej wschodniej części chińsko-rosyjskiej granicy i on również dotyczył właśnie tych kwestii tego wyspy Srebrnego Smoka i Tara Barowa i połowy Hejsiadzy i Dao i balszoj usyryjski, usyryjski Astrof. No, ale proszę Państwa, nie wiem, czy to będzie dobre podsumowanie. Na wielu oficjalnych partyjnych dokumentach prezentowane są mapy, czy to w ogóle w takich no, stronach internetowych partyjnych. Opisują one te, te wydarzenia z marca 1969 roku jako sowiecką agresję na, na Chiny. A kwestie myślę, że terytorialne no mogą powrócić, bo to Chiny tutaj przypomniały, że, że są jeszcze zainteresowane tą drugą połową tej wyspy. A może będą zainteresowane także Władywostokiem albo w ogóle Mandżurią Zewnętrzną, tymi wszystkimi terytoriami, które jak Państwo widzieliście w tym komentarzu zostały odebrane, odebrane, w, w, może jeszcze raz to zobaczmy, w XIX wieku, bo to jest całkiem spory obszar i Rosjanie tam już sporo zainwestowali, sporo, sporo. No trudno sobie wyobrazić, chyba Federację Rosyjską, bez tych miast i bez tych terytoriów, no ale jak to będzie w przyszłości, e, zobaczymy. Proszę Państwa, przechodząc do konkluzji. E, e, geopolityka, czy ideologia, jeżeli, czy, one się, czy się zgadzają, czy się nie zgadzają? No bo jeżeli się nie zgadzają, e, proszę Państwa, no to, e, no to wtedy zaczynają coraz istotniejsze być spory terytorialne, albo w ogóle znajdują się jakieś powody, bo powody się zawsze znajdą do tego, żeby mocarstwa się w jakichś kwestiach poróżniły. Nowy układ globalny dzisiaj sprawia, że Chiny i Rosja no, mają, osiągają bardzo wysoki poziom zbieżności strategicznej. Czy są zainteresowane układem multiporalnym, rozbiciem hegemonii amerykańskiej albo przynajmniej jak największym osłabieniem? I to po pierwsze, to jest wspólny cel. Więc nikt nie będzie tutaj chyba teraz dyskutował o mandżurii zewnętrznej, tak mi się wydaje, skoro przeciwnik, przeciwnikiem są Stany Zjednoczone, i chodzi o osłabienie albo pominięcie, chociażby poprzez współpracę BRICS, jego. Jego jakby kontroli nad układem globalnym. To po pierwsze. Po drugie, zarówno Chiny chcą mieć spokój od północy, jak i Rosja chce mieć spokój od wschodu. Te wojska już nie stacjonują, o których mówiliśmy. One stacjonowały do końca istnienia Związku Radzieckiego, bo jednak na wszelki wypadek obie strony yy, chciały się u, w, utrzymać taką chwiejną równowagę i trochę chciały się szachować obecnością tych wojsk, bo nie były pewne co do intencji drugich. Teraz tych wojsk już na tej granicy chińsko-rosyjskiej nie ma i nie chcą Chińczycy, żeby te wojska się tam pojawiły. Dlaczego? Dlatego, że są, yy, że są yy, zaangażowane w konflikt na Morzu Południowo-Chińskim, tajwańską mają też otwarty konflikt z Indiami i nie potrzebują tego konfliktu z Rosją teraz w tym momencie tak samo Rosja no, ma konflikty jak Państwo widzicie dosyć mocnych konflikt z Ukrainą i, i taka sytuacja też jest dla niej korzystna dlatego te konflikty o których tutaj mówiliśmy nie będą, nie są i nie będą kluczowe. No pytanie jest takie, co będzie, kiedy to rozdanie się zakończy, no bo kiedyś ono się zakończy, jakie tutaj się pojawią warianty. No i, i czy, czy wtedy te kwestie terytorialne. Nie wrócą. No bo druga rzecz to już jest zupełnie inna. już teraz spojrzymy w tej perspektywie nie tylko ostatnich kilku dekad i, i XX wieku, ale, ale spojrzymy na to w perspektywie kilkusetletniej, no to dzisiaj są to już zupełnie inne kraje. No Chiny. Są dziewięciokrotnie większą gospodarką, dziewięciokrotnie większa populacja, i ta asymetria urosła w niesamowitym tempie. Od 1689 roku, jakby Rosja uzyskiwała przewagę, największa przewaga, jaką Rosja osiągnęła, no to wydaje się, że to był tak naprawdę po upadku cesarstwa w Chinach, to w ogóle Chiny nie istniało jako podmiot w polityce międzynarodowej. No a Rosja to już było to mocarstwo, Związek Radziecki szybko się przetransformowała. No ale od jakiegoś czasu to jest asymetria, pogłębiająca się asymetria na korzyść Chin. Teraz to jest ogromna przewaga Chin, tak jakiej nigdy nie było. Ale Chińczycy się specjalnie z tym. Nie spieszą, dlatego że w tym rozdaniu mają inne cele. To chyba nie ulega wątpliwości. E, proszę Państwa. No a historia i rywalizacja Mocars też się nigdy nie kończy. E, to też, oczywiście, proszę Państwa o tym wiemy, i chciałem Państwu tą historię dzisiaj opowiedzieć. E, jestem ciekaw waszych wniosków, Waszych opinii, czy jesteście w stanie znieść taki weekendowy. No prawie, dwugodzinny, prawie dwugodzinny komentarz w formie no, takiego, można by powiedzieć, trochę wykładu. Ja nie wiem, czy ja nie powiem się może bardziej dyscyplinować i kończyć jednak w półtorej godziny. To też Państwo doradźcie, co myślicie, co uważacie. Jestem ciekawy Waszych pytań ciekawy waszych opinii, waszych przemyśleń. Może się pomyliłem w ocenie pewnych wydarzeń, a może coś przekręciłem. Korona mi z głowy nie spadnie i myślę, że się nie skompromituje, jeżeli, jeżeli mi wykażecie moją niewiedzę albo, albo, albo błędy, jeżeli będzie wam się chciało, bo bo nie wiem, czy, czy będziecie akurat dysponowali czasem i chęciami, żeby to robić w weekend, ale może oglądacie to e, już nieco później. W każdym razie, proszę Państwa, dziękuję za wsparcie, wsparcie, którego udzielacie na różne sposoby, może właśnie poprzez konstruktywną krytykę, ale także poprzez e, to wspieranie tego kanału z całego świata, z całej Europy, z całej Polski. Także bardzo mi zależy, żeby to wsparcie troszkę zwiększyć, żeby żebym mógł sobie pozwolić na tą protezę antyalgorytmiczną, żebym mógł nagrywać te długie komentarze i je przygotowywać. Nawet wtedy, kiedy one nie dotyczą Władimira Putina czy, czy jakichś takich głośnych, krzykliwych tematów, które cieszą się no, niesamowitą popularnością w polskim ekosystemie internetowym. Zapraszam na Azjatycki Wiek. Jeżeli ta część świata Was interesuje, to tam sobie możemy o tym naprawdę porozmawiać i to z bardzo ciekawymi ludźmi. Możecie poznać bardzo wielu ciekawych osób, więc skończyło się siedzenie w domach. Słuchajcie, ruszcie się troszeczkę, a nawet jeżeli nie chcecie wychodzić z waszych wygodnych domów, mieszkań, apartamentów, to po prostu można się połączyć online i gorąco do tego zachęcam, bo nie będziecie żałować, a przynajmniej ci, którzy dobrnęli do końca tego komentarza, to znaczy, że naprawdę Was to ciekawi, więc zapraszam na Azjatycki Wiek. No a poza tym oczywiście życzę, życzę miłego, miłego weekendu, żebyście Państwo go jakoś miło spędzili. No i teraz musi nastąpić, musi nastąpić outro. Mówił do Was samozwańczy sługa cyfrowej Siczy, samozwańczy mistrz banału, przedstawiciel nowej klasy społecznej w XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu. Jeden z ostatnich mohikanów kultury zasuwu, emerytowany, ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenia europejskiej młodzieży o byciu youtuberem. Nieprzejednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku. Wydaje mi się, że takie komentarze też mogłyby w tym troszkę pomóc, chociaż praca jest trochę, powiedziałbym, syzyfowa, no ale na szczęście państwo ją wspieracie, bo proszę państwa, jestem luzerem w internecie, nie umiem w YouTube'a, ale wspieracie państwa, wspieracie z całego świata, z, całego, z całej Polski, z całej Europy i rozumiecie formułę geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach, pod podpowagi świata stream, streama. A jestem szczęśliwy, że kilkaset osób wspiera ten kanał i rozumie jego. Formułę, a może nawet rozumie go formułę więcej niż kilkaset osób i na ten kanał zawsze powracacie, czy wyszukujecie nawet filmów, które się pojawiają. Bardzo wam za to dziękuję, bo jedyne co się liczy, to szacunek ludzi cyfrowej siczy, proszę Państwa. To był, to był siódmy dzień. Października roku Pańskiego, roku pamiętnego 2023. Radosław Pyfel do usług. Kłaniam się nisko i będzie mi bardzo biło, jeżeli ktoś postawi dwa plusiki, bo to znaczy, że naprawdę do samego końca, do samego końca oglądał ten, ten komentarz. Tylko może nie jak jechał samochodem, żeby może już tych dwóch plusików nie stawiał, tylko jak już dojedzie, to spokojnie, żeby, żeby je mieścił. Dobrze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Miłego weekendu.